Na celowniku Nawala z Michałem. Kolejny odcinek. Witam serdecznie. Pilot, pułkownik Jerzy, przedstaw nam się. Jerzy Groszyński, absolwent szkoły w Dęblinie, 85 rok. Yy, Latałem na samolotach nadźwiękowych, potem pełniłem służbę w szkolnictwie wojskowym w Akademii Obrony Narodowej, w ostatnich latach służby przyszedłem do Sztabu Generalnego, yy, zajmowałem się elementami planowania strategiczno-obronnego, jak również yy, pracowałem na odcinku prasy wojskowej, jawnej i niejawnej. Kołcze, prawdziwy żołnierz, słyszeliście tą wypowiedź, Tak. tak ale już ale... w cywilu. Już w cywilu odszedłem w 2007 roku, ale kontaktu nie zerwałem. Do dziś utrzymuję kontakty z kolegami, piszę o wojskowości, szczególnie o lotnictwie, mhm. o węzłowych problemach, o wyzwaniach, przed którymi stoimy. Prowadzę różnego rodzaju działalność ekspercką, mhm. udzielam pomocy, piszę analizy razem z kolegami w zespole. Także utrzymujemy się w, w tych obszarach, ciągle jesteśmy, trzymamy rękę na pulsie. Widzisz, jeszcze, bo samolot, samolotowi nierówny. Nie ten ciąg wiedzy, która była za Twoich czasów, i ten przeskok technologiczny, jaki dzisiaj jest w lotnictwie? Nie stanowi to dla mnie jakiegoś większego problemu z tego względu, że ja pracowałem w różnych zespołach do spraw wyboru samolotów leżących, samolotu transportowego. Mhm. Brałem udział przy tworzeniu programu śmigłowcowego, byłem zawsze w tym pionie, który tworzył scenariusze walki, po co jest to nam tu potrzebne, co możemy zrobić sprzętem, posiadamy, co możemy zrobić nim po modernizacji, wreszcie, czy potrzebny jest jakoś nowy Przęt. Także to dobry zastrzyk, który dał mi metodykę, która pozwala mi do dziś oceniać to, co się dzieje na, na, na poziomie bez te, tego efektu, że tylko odwołuję się do przeszłości i porównuje, co się dzieje, co, co kreuje przyszłość. Ja jestem byłem twórcą rzeczywistości i przyszłości, i, i nadal się w tym obszarze poruszam. W tej chwili też jesteś przecież dziennikarzem. Nie, nie będę się bał użyć tego słowa, no bo aktywnie, aktywnie cały czas prawda, publikujesz. Jakie to pisma wymienimy, żeby wszyscy wiedzieli. Generalnie raz z kolegami tworzyłem firmę Zespół Badań i Analiz Militarnych. Mm -hmm. Wydajemy takie tytuły jak Lotnictwo Aviation International, Wojsko mm -hmm. i Technika i Wojsko i Technika Historia. No jasne, czyli, czyli jedne z czołowych czasopism, które można znaleźć chyba we wszystkich popularnych miejscach i chyba, chyba no powszechnie znane. Tak, no jesteśmy powszechnie znani. Oprócz tego, oprócz tej działalności też działalność jesteś autorem słua autorem półautorem i autorem tak I, na, i mamy tutaj ze sobą najnowszą, e, najnowszą książkę Wojna w Ukrainie napisana z panem e, też e, majorem rezerwy Michałem Fischerem też znam, bo często co się wypowiada oczywiście w to mój kolega z promocji, znamy się ponad 40 lat <laughs> no właśnie razem napisaliście e, książkę pod tytuł doświadczenia dla Polski e, m... Ciężka na czasie, no bo, bo bo wojna trwa, co prawda, i, i, i wszystkich nas dotyka i jeszcze będzie dotykać. Czemu już teraz? Czemu nie, nie czekacie na koniec? Choć to takie pytanie wiesz na początek, bo nie wiemy kiedy się skończy. Czekamy dobrze. na tak zwany koniec, aczkolwiek faktycznie nie wiemy kiedy się skończy, ale dynamika sytuacji w kraju, na scenie międzynarodowej, zmiana władzy w Polsce, dotychczasowa polityka informowania społeczeństwa o zbrojeniach, dlaczego tak, a nie inaczej. Pchnęła nas do tego, żeby podzielić się tak zwanymi roboczymi wnioskami i doświadczeniami stoczonymi konfliktu, które uważamy, że mogą być przydatne przy modernizacji i zmianach w wojsku polskim. A ja zacznę od samego takiego początku. Czy wojna jest poprawna politycznie? Wojna nigdy nie jest poprawna, nie jest poprawna politycznie, politycznie, ale no. wojny były są i niestety będą bo dla mnie wasz tytuł waszej książki jest bardzo poprawny politycznie. Wojna w Ukrainie, a dlaczego nie na Ukrainie? Specjaliści od języka polskiego wypowiedzieli się ostatnio, że jeżeli mówimy wojna na Ukrainie, to mówimy o jakiejś krainie, a jeżeli mówimy o y, wojna w Ukrainie, to mówimy o państwie. O uh -huh. bycie... Ja słuchałem bardzo ciekawej wypowiedzi pani profesor w jakiejś politolożki yy, i ona mówiła, czy powiesz y, wojna w Węgrzech, wojna w Litwie? że i na Ukrainie, i w Ukrainie jest dokładnie tak samo poprawne, tylko że myśmy się stali tak bardzo święci, a Ukraińcom w ogóle nie przeszkadza to, że się mówi na Ukrainie. Tak, no sytuacja jest taka, że polski język dopuszcza różne formy. No. Natomiast faktycznie w obecnym okresie czasu utrwaliła się ta forma w Ukrainie. Właśnie, Nie? bo ona się utrwaliła dopiero od inwazji, od 20 Tak, duży, duży, roku. Bo... Duży wpływ na temat po prostu polityka informacyjna rządu, więc dziennikarze czytając dokumenty, no niejako nasiąkają tymi podstawowymi pojęciami i zaczynają je stosować. Nie mówię, że bezrefleksyjnie, ale... Ak akceptując je i nie, nie skupiając się na głębszym wywodzie, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja powiem szczerze, że dobre pytanie w tym sensie, że często ta forma wypowiedzi stała się troszeczkę identyfikatorem stosunku do pomocy Ukraińcom. Być może nie zawsze, trochę może przesadzamy z tym faktem, czy z takim zrozumieniem tego, ale coś w tym jest, dlatego że Zaczęło być tak, że ja też zacząłem używać w Ukrainie. Świadomie w tym sensie, że ktoś mi powiedział w rozmowach czy nad Ukraińcami, że, że mówiąc w Ukrainie też jest to mówienie tak, jak mówią Ukraińcy czyli sprawia, jest to oddanie jakiejś że takie... Ta pani z takim mówiła, że ona się w ogóle rozmawiając z Ukraińcami, czy ale pisząc właśnie... do profesorów tam z Ukrainy, mając z nimi kontakt, że oni do tej pory w ogóle tego nie rozumieją. Okay, okay. Ale stało się to takim właśnie troszkę, troszkę elementem pozycjonującym pewną, pewną, pewien stosunek do pomocy na, dla Ukrainy, bo natychmiast uaktywnili się ludzie którzy zaczęli podnosić, dlaczego się mówi w Ukrainie, że to jest poprawne politycznie, czyli stawia właśnie, a, ale wiesz, a ja myśląc o tym, nie myślałem, że to jest poprawne politycznie, bo po prostu zacząłem używać tej formy, chcąc, bo, bo uważałem, że okej, okay, że faktycznie nawy, ale skoro tak jest, a stało się to, wiesz, stało się to pewnym e, i teraz też jest pytanie, m, czy taki drobny element polaryzujący e, z, y, w ogóle, w ogóle dlaczego stało się to elementem polaryzującym? A po drugie, w czyim to jest interesie, żeby nawet takim drobiazgiem polaryzować? Wyobraź sobie stosunek do właśnie pomocy Ukraińskiej. No dlatego ja to będę powtarzał. Dlatego, że przed yy, 21 zaczynamy roku, trochę ciekawie, ale... Ale, ale przed 2021 roku nie było w ogóle tego ta, tematu. Zobaczymy że o tym na Ukrainie i, i dajemy się wkręcać w dyskusję, że, że to jest poprawne politycznie. Nie. A być może jest to po prostu zwyczajnie taka forma dopuszczona tak samo jak na Ukrainie. Więc y, ja będę y, właśnie y, mówił, żebyśmy uważali na takie... Y, Dawanie się lekko manipulować a propos, a propos e, tego, tych drob, drobiazgów. Uh -huh. e, no i właśnie, możemy tym akcentem przyjść płynnie do tego, co jest w książce, bo książka jest, moim zdaniem, bardzo ciekawa. Ja ją przeczytałem i się. E, e, I tak jak zaznaczacie na początku, że jest to taka pierwsza e, próba, że jesteście otwarty na dyskusję, w zasadzie rozpoczęcia dyskusji. Prawda? no bo taka jest idea tej, tej książki, czyli e, jesteśmy u progu w sumie dwóch lat e, od rozpoczęcia takiej pełnoskalowej inwazji. No i jest to być może faktycznie moment, kiedy można zacząć e, tą dyskusję i jak rozumiem, chcecie ją otworzyć. Chcecie ją rozpocząć. Tak dokładnie tak. Y, uważamy, że ta wojna, pewien etap uległ zakończeniu, bardzo ważny etap, czyli po pierwsze Ukraina obroniła swoją niepodległość, obecnie Ukraina walczy o swoje granice, o swoją suwerenność, ale jeden z elementów został obroniony. Druga sprawa to jest, jesteśmy w momencie, kiedy doszło do tak zwanego pewnego zmęczenia sprawą ukraińską w mediach. Pewni ludzie mówią, że no, może należy wymusić jakiś zgniły pokój, przerwać ogień z jakichś względów, zrobić cokolwiek, żeby już o tych okropieństwach nie słyszeć. I to jest właśnie dobry moment, żeby rozpocząć taką dyskusję, ponieważ my tu tylko nie, nie, nie piszemy o technikaliach, mm. ale też o globalnym spojrzeniu na grę sił w tym obszarze Europy, na wymiar międzynarodowy i negatywne konsekwencje dla Polski, gdyby Ukraina przegrała. Jak myślisz, że Ukraina jest równe 100 lat za nami, patrząc u nas na rok 19, 20, 21, a więc wojny polsko-bolszewickiej? No nie, jednak Ukraina to już 30 lat niepodległości, tworzenia państwa. Raczej Ukraina jest już w takiej sytuacji jak Polska w 1939, przy czym nie chodzi mi o końcowy wynik kampanii polskiej, tylko w ogóle. To jest społeczeństwo młode które jest bardzo przeciągnięte nacjonalizmem, co jest normalne dla społeczeństw, które wyrwały się z wieloletniej czy wielowiekowej zależności. Są bardzo dumni ze swojej niepodległości, są bardzo dumni z tego, co robią i chcą być przez świat rozumiani. To jedna strona medalu. Druga strona to jest wychodzenie z tego, co, co było w przeszłości. No więc Ukraina po około 20 latach wahania się. Państwa takiego dość skorumpowanego, mafijnego, nagle w społeczeństwie pojawiło się to dążenie do dołączenia do Unii Europejskiej, do tych państw, w których jest po prostu lepiej. To nie znaczy, że jak oni dołączą do Unii Europejskiej, tych problemy będą wszystkie rozwiązane, bo zetkną się z innymi problemami. Tym niemniej postanowili się zaktywizować. Wszystko to w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, ponieważ w tym momencie Rosja postanowiła do Przystąpić do odbudowy swojego imperium, określenia stref wpływów. Uznała, że hegemonia Stanów Zjednoczonych zachwiała się w posadach i że ona może dyktować warunki w regionie, nie licząc się z dążeniami i aspiracjami narodów w państwach ją otaczających. I Ukraina tu jest bardzo dobrym przykładem. Ten kraj z Rosją współpracował przez wiele lat, chciał sobie ułożyć y, stosunki i, i polityczne, i, i gospodarcze, ze i, i kulturalne, nie? ale zobaczyli, że się nie da. Zaczęli jeździć po świecie, rozglądać się, zobaczyć, jak żyją inni ludzie, i zobaczyli, że u nich to nie funkcjonuje. A chcieliby, żeby funkcjonowało, bo będą żyli w większym dobrobycie, będzie większa swoboda, będą się rozwijać. A Natomiast Rosja na Ukrainę w międzyczasie, byłeś przy... E, ja na Ukrainie nie byłem, jeszcze nie byłeś na Ukrainie. Nie byłem na Ukrainie, no. ale mam znajomych z Ukrainy, ktoś mają żony z Ukrainy, znam wielu Ukraińców pracujących w Polsce, rozmawiam z nimi. Znam wojskowych ukraińskich okay. trochę, którzy w Polsce przebywali, przebywają, nie będę rozwijał tego tematu. W związku z czym ogląd sytuacji mam, no i mam oczywiście kontakty, tak jak powiedziałem, z ludźmi z Wojska Polskiego, czyli z tego okresu, kiedy zaczęto tworzyć misję wojskową NATO, żeby armia ukraińska modernizowała się do standardów NATO. To jest coś takiego. To żeby się jak... rozwijała, to musi być mocniejsza gospodarka. Ja tak, Na dokładnie. Ukrainie byłem pierwszy raz w 2004, później byłem w 2007 i byłem jeszcze w. W roku, jak się nie mylę, i to euro, które mieliśmy wspólnie organizowane z Ukraińcami w 2012 roku, to jednak trochę popchnęło tą Ukrainę do przodu z taką infrastrukturą nawet. Tak, to kolejny moment, kiedy oni zobaczyli więcej świata. No. No. Także. Y Ci oficerowie polscy, którzy byli w misjach NATO, którzy szkolili Ukraińców, przecież pierwszy generał Samol był w ogóle dowódcą misji przez kilka lat. To Polacy nadawali główny ton. Przekonali się, jak Ukraińcy są bardzo chętni do tej modernizacji, jak są otwarci. To był już moment, kiedy armia ukraińska została w znacznej mierze odmłodzona, powstawała Gwardia Narodowa, szykowano nowych oficerów, nowe pokolenie, i ci ludzie byli bardzo otwarci, akceptowali zmiany i się bardzo dobrze uczyli. Ten proces został po prostu przez Rosję brutalnie przerwany? Ja yy, i to tło, to tło właśnie opisujecie również w książce, bo jest to książka, która y, próbuje y, zebrać te doświadczenia, ale nie tylko, właśnie tak jak mówisz, skupia się na technikaliach, a, a stara się ocenić sytuację na. Y, trzech poziomach jakby no, tej świadomości polityczno- militarnej, czyli od poziomu strategicznego poprzez poziom operacyjny i na końcu te wnioski z tego działania na najniższym taktycznym taktycznym poziomie. Zaczynacie od tła, od informacji, od wydarzeń, od tych po prostu głównych bitew i całej sytuacji, która jak to się wszystko zaczęło, ale głównym takim rdzeniem e, książki są właśnie e, informacje m, zawarte jakby powiedzmy w, w wnioskach z tych, na tych trzech poziomach. I zaczyna się od poziomu strategicznego i od niego chciałbym zacząć, a w zasadzie nawet trochę inaczej, bo od zakończenia książki, no bo e, w zakończeniu Yy, yy, pada taka, yy, piszecie tak, przeczytam, zacytuję: Podsumowując, groźba napaści Federacji Rosyjskiej na Polskę jest realna i nie mamy na to najmniejszego wpływu. Nie uchroni nas przed tym ani zaprzestanie pomocy dla Ukrainy, ani jakaś próba ułożenia stosunków, bo Rosji, bo Rosji nie interesuje nic innego jak tylko pełna uległość Polski na wzór Białorusi. Po prostu nie ma możliwości by tej wojnie zapobiec poza jedną. Nie ma możliwości dopuścić by Rosja wygrała wojnę na w Ukrainie, przepraszam. E... Tak dokładnie, to jest główne nasze przesłanie. Tak. E, to zdanie dla wielu będzie kontrowersyjne. Ja bym tylko nie zadał takiego nawet nie pytania, ale zupełnie nie czy nie powinniśmy mówić o Rosji Putina. Bo Czyli wychodząc z opisu no tej sytuacji strategicznej w ogóle, która świetnie jest opisana, przywołana jest najnowsze dokumenty rosyjskie, które pewne rzeczy yy, yy, standaryzują, ale ja bym cały czas yy, inaczej myślę, że dobrze byłoby mówić, żeby się utrwaliło społecznie, że mówimy o Rosji Putina, o Rosji, która jest zarządzana od wielu lat. I będzie jeszcze przez wiele lat pewnie, przez Putina i przez ludzi z nim związanych. Niemniej jednak jest to po prostu reżim w jakiejś formie. Fasadową, jakąś tam pseudodemokratycznymi mechanizmami. Natomiast moim zdaniem ci ludzie, obywatele rosyjscy, 150 milionów nam nie znikną. Więc gdyby przyjąć to założenie, że wojna jest nieunikniona to w zasadzie powinniśmy się do niej przyszykować i zaatakować pierwsi. Ale jeżeli w książce też mówicie o pewnej chwiejności pewnych układów, że trzeba pamiętać, że pewne układy się zmieniają. I dlatego ja myślę, że powinniśmy e, powtarzać o sobie, że jest to Rosja Putina, czyli myśląc o reżimie. Bo no ja... właśnie, bo jak popatrzysz, tak jak mówisz, Michał tutaj zacytował, że Rosja nas zaatakuje. To czym? Co ona dzisiaj ma po wojnie na Ukrainie, po tym jak się wypstrykała z, prawie z wszystkiego? Strategicznego. Tego. Wszyscy ludzie patrzą na wojnę, że to będą od razu pełnoskalowe działanie militarne. Tym niemniej trzeba spojrzeć, że współczesna wojna składa się z więcej elementów niż tylko działanie militarne. Tak naprawdę działania militarne to jest y, zakończenie szeregu innych wcześniejszych przedsięwzięć, tak zwane postawienie kropki nad I. Jeżeli chodzi o Polskę, oczywiście. Y, na razie nie mówimy o pełnoskalowej konfrontacji od razu, mówimy o destabilizacji sytuacji w Polsce, o izolowaniu Polski na arenie międzynarodowej, następnie podrzuceniu społeczeństwu jak haseł, o które się ludzie pokłócą. Jak nas można izolować, jak jesteśmy w strukturach NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Y Teoretycznie tak, praktycznie jest to o tyle możliwe, że są to wszystko instytucje typu klub dyskusyjny, tu nie ma systemu nakazowo-rozdzielczego, więc każde zachowania, postawy Polski są oceniane indywidualnie i jeżeli... Weźmiemy pod uwagę, że decyzje podejmowane są poprzez konsensus przy zgodzie wszystkich stron, no to może dojść do paraliżu sytuacji w ten sposób, że werbalnie te organizacje będą nas popierać, natomiast praktycznie nie wypracują mechanizmu sprawczego, na przykład do obrony Polski. I dynamika działań może być taka, że jeżeli na przykład Polskę się da izolować, to mogą się pojawić hasła typu czasami sobie na to zasłuży. A to my jesteśmy aż tak bardzo szpilką w oku Rosji, nie bardziej tą szpilką jest Litwa, Łotwa, Estonia? Zgodnie z wypowiedziami rosyjskich propagandystów, tych ludzi, którzy tworzą politykę rosyjską, dają jej wymiar międzynarodowy, oni uważają, że uderzenia na Litwę, Łotwę, Estonię to nie jest problem, to jest tylko kwestia kiedy, natomiast Polska jest problemem dla nich. Mm. No yy, właśnie, no, z tego punktu widzenia strategicznego, bo tak cały czas na tym poziomie rozmawiamy, czyli o tym, tak, o tym co może się wydarzyć w wymiarze polityczno-militarnym, nie tylko militarnym. E, no dlatego mówiłem o tym Putinie, dlatego że ja wyobrażam sobie, że w perspektywie 50 lat... Wyobrażam sobie taką możliwość. Może nie wyobrażam, nie jestem pewien, czy to nastąpi, a nawet nie jestem pewien, e, czy, 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 e, czy oczywiście jest to, y, w jakim procencie jest to wykonalne, ale na pewno małym, ale jest to możliwe, że w perspektywie 50 lat Rosja może jako państwo, nie Rosja Putina, nie Rosja tych obecnych ludzi, ale Rosja może być członkiem Unii Europejskiej, może być członkiem NATO, bo jeżeli... Nie zrobimy takiego założenia strategicznego, to w zasadzie alternatywą dla tego myślenia jest tylko szykowanie się do wojny. Czy sytuacja jest y, troszeczkę bardziej złożona, mm -hmm. ponieważ y, kiedy an analizowaliśmy sytuację w Rosji, mm -hmm. zauważyliśmy, że to nie jest kwestia. Bestialstwo Rosjan walczących na Ukrainie, ich stosunek do miejscowej mm -hmm. ludności, barbarzyństwo w walce, bezsensowne niszczenie, y, no, pokazuje, że Chory jest nie tylko Putin i jego otoczenie, ale chore jest również społeczeństwo e, rosyjskie. Skłaniamy się ku takiemu poglądowi, że mm -hmm. Rosja powinna być poddana kurateli międzynarodowej, e, dobrowolnie wpuścić organizacje międzynarodowe związane ze strukturami demokratycznymi, które pozwolą e, wytłumaczyć temu społeczeństwu, że źle post mm -hmm. postępuje na wzór denazyfikacji Niemiec. Mhm. I następnie, jak oni się na to zgodzą i na to pójdą, udzielenie im pomocy, żeby się zreformowali tak nam jak my i korzystali z tych dobrodziejstw, z tych wolności, które my mamy, żeby oni byli tacy jak my. Mamy cię grube marzenie. To jest obliczone właśnie na dziesięciolecie, to jest to, co kolega no. Michał powiedział. Natomiast nie ukrywam, że jedną z książek, którą przeczytałem, w tej chwili nie pamiętam rosyjskiego autora, on, on też tak dokładnie napisał, że mhm. chora jest rosyjska dusza, więc to dzielę na pewno. Putin i tam konkurenci inni. To to jest. Ci, ja ci tutaj przyznam rację, bo ja nie wiem, czy mhm. którykolwiek z cywilizowanych, że to ukryje tego słowa, społeczeństw wytrzymałoby. Tak duże straty, jakie ponosi Rosja. No, Przyjmijmy, że, że to jest 200-250 tysięcy młodych mężczyzn, którzy zginęli i tam nie ma wewnętrznego buntu. Nie wyobrażam sobie Stany Zjednoczone, nie. żeby tyle takie straty miały. Tam żaden prezydent nie. już tego nie wygrał. I że tutaj wyborów. w książce na ten temat mm -hmm. właśnie o tej duszy rosyjskiej, że to jest też dla nich sposób na życie. To Okej, jest kwestia grabieży, handlu i tak dalej. Posłanowanie życia w Rosji jest e, bardzo małe, więc to, co społeczeństwo demokratyczne rusza, nie chcę powiedzieć, że spływa po nich jak po kaczce, ale ma, jest, ma zupełnie inny odbiór. Po prostu uważają, że tak musi być, bo tak za było zawsze. Za Rosji je trzeba ginąć. Dokładnie. Tak, tylko ja się całkowicie z wami zgadzam. Całkowicie. E, w każdym tym elemencie i e, współczesnej oceny tej Rosji. E, tylko e, staram się, nazywając ten kraj Rosją, Putina, nawet nie chodzi mi o samego Putina, choć uważam, że w takich układach reżimowych to właśnie ten kacyk jest istotnym, e, jest istotnym elementem. Pokazał to bunt Prygorzyna i taki element, kiedy wszystko się może nagle zmienić. Nie zmieni się ta dusza, ta choroba duszy, tak ad hoc, natomiast zmieni się przestrzeń na podanie lekarstwa. W tym sensie mówię, żebyśmy do dyskusji chciałbym rzucić taki wątek, że szykujemy się do wojny, ale musimy również szykować się do próby uleczenia sytuacji, bo to jest potężny kraj. To nie jest... no, Ale mówisz, że lekarstwo. Żeby być podane mogło lekarstwo, to ale... trzeba stwierdzić, że się jest chorym. W Europie tą chorobą jest y, zapaść gospodarcza, że nam się źle i jeszcze bardziej źle żyje, mhm. i zaczynałem się buntować. Jak możesz żyć się gorzej w Rosji, Syberii, w tych wioskach tam, jeżeli będziesz miał cebulę, czosnek, i ja zimnia? Ja bym porównał tą sytuację, tą chorą duszę, tak jak no. się podobnie używa e, pewnego mechanizmu do określenia choroby psychicznej. Generalnie pacjent nie jest świadomy, że jest chory. To nie znaczy, że nie można go wyleczyć i przywrócić mu świadomość. Proces na dziesięciolecia, ale chodzi mi o to, żebyśmy nie zapominali o alternatywnych sposobach, które są, nawet nie, na na nawet nie stanowią być może w tej chwili, nie stanowią w jednym procencie realnego scenariusza. Natomiast nie są niemożliwe, bo skupiamy się w większości przypadków przy ocenie strategicznej na tak naprawdę szykowania się do wojny z tą Rosją, która jest. E, co jest bardzo słuszne, bo, ponieważ jest to najbardziej realny scenariusz. To nie jest y, tak, że ja teraz wymyślam, że to nie jest realny scenariusz. Nie, to jest najbardziej realny scenariusz. E, I w książce tutaj jest opisane, dlaczego on jest najbardziej realny, bo to wynika z tych dokumentów, które do przez Rosję są tworzone. Doktrynalnych, podkreślam, tak. doktrynalnych. No właśnie. To tylko, tylko moja taka uwaga. Ale wróćmy do tych realnych w takim razie scenariuszy. No właśnie, strategicznie. W książce świetnie to opisujecie. Jakbym mógł cię, że prosić o kilka słów właśnie tego, z czego wynika ta doktrynalna... Znaczy inaczej. Jak właśnie Rosja postrzega ten świat obecny, w, w twoim zdaniem? Badaliście temat... Rosja tych postrzega obecny świat jako świat upadku, i tylko ona jest jasną latarnią na tym wzburzonym morzu upadłych społeczeństw, i tylko ona może dać wartości, które pozwolą przetrwać i żebyśmy dalej żyli w zgodzie i w harmonii w krainie mlekiem i miedem płynącej. Troszeczkę sobie żartuję, ale tak dosłownie brzmią ich najnowsze doktryny. Jest to z tak wysokiego poziomu napisane. Jest to wojna ideologiczna mhm. o model życia, postępowania, a historia uczy, że w tych wojnach nie ma zasad. Mm -hmm. Są bardzo brutalne i bardzo krwawe i Rosja się tego nie wystrzega, wręcz opisuje, że wojna to jest jedno z narzędzi, bo czas pokoju to jest okres przejściowy, w którym narastają kon y konflikty i antagonizmy, które i tak trzeba rozładować przez wojnę, bo tylko wojna rozładowuje konflikty zasadnicze. Czyli żeby jeżeli motor... nam się lepiej trzeba nas zaorać. Dokładnie. I to jest ta ich doktryna, yy, która jest yy, dla wszystkich yy, wolnych ludzi yy, zagrożeniem. Yy, jest to dostrzegane mhm. w tym roku. Na Warsaw Security Forum był yy, szef Komitetu Wojskowego, yy, admirał Bauer, przedstawił strategię NATO zmiany. W przyszłym roku jest 75-lecie i powiedział... Krótko jednoznacznie istnieje pełna zgodność w NATO co do tego, że Rosja w dniu dzisiejszym i w bliższej i w dalszej perspektywie jest śmiertelnym zagrożeniem dla wartości, które wyznajemy. Czyli tu też zostało to postawione na najwyższym poziomie, a przypomnę, że wcześniej była ta konferencja, taka w Stanach Zjednoczonych niedoceniana, poświęcona demokracji, gdzie Amerykanie przedstawili swoją wizję, kto może być sojusznikiem w naszej wielkiej rodzinie krajów demokratycznych. I tam również padły te akcenty ideologiczne, tak więc. Konflikt, o którym mówimy jest y, dlatego wysoce prawdopodobny, ponieważ został podniesiony na poziom ideologiczny. Tu nie chodzi o zdobycie jakichś złóż naturalnych, mm. tu po prostu mm. chodzi o... Przekucie dusz ludzi do określonego modelu postępowania. Dlatego to jest takie niebezpieczne, groźne i należy to sobie uświadomić. Mhm. No tak, i tu się, i tu się całkowicie też yy, ja zgadzam, ponieważ yy, w zasadzie no, dla przetrwania tego układu, który rządzi w Rosji, bez względu na to, kto tam tak naprawdę będzie z tej grupy ludzi rządził, to jest podstawowa rzecz, jeżeli yy, każda inna filozofia w zasadzie pozbawia ich yy, jestestwa to je, inaczej się nie da. Oni, mu, mm. oni, oni, mu, oni, Jeżeli będzie pokój, będzie rozwój, to prędzej czy później nastąpi po prostu y, próba y, zmiany tego układu No Dyktatorowi jest potrzebna wojna. No jest Dyktator potrzebna, tak. musi czymś walczyć. I, I oligarchom, którzy go otaczają. Przecież tak. dla nich państwo to nie jest dobro wspólne, to jest żerowisko. Mm. Więc y, walcząc, y, przenosząc konflikty wewnętrzne na, na zewnątrz po prostu... Odsuwają ludzi od myślenia, dlaczego jest tak źle. Wymyśla się agresora no tak. zewnętrznego, kreuje się. Przecież teraz widzimy, że osiągnęli znaczną jedność społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do obrazu, że no. wojna nie jest Ukrainą i dlatego dostajemy cięgi i nie idziemy tam, jak należy, tylko dlatego, że walczymy z całym NATO. To jest wielokrotnie powtarzane, aż do znudzenia. Aczkolwiek nie jest to prawda, bo gdyby NATO się rzeczywiście, rzeczywiście. zaangażowało, to te możliwości Ukrainy byłyby o wiele większe. Tu wielu ludzi zwraca uwagę na to, że postawa NATO, Unii Europejskiej jest y, y, niedostateczna, że Ukraina powinna dostać y, szerszego wsparcia, ale musimy też sobie zdawać sprawę, że jest dużo mechanizmów organizacji międzynarodowych, krajowych które dążą do eskalacji konfliktu w celu uniknięcia krwawych ofiar. I właśnie teraz mamy taki moment, kiedy ofensywa letnia Ukraińcom nie wyszła i trzeba przemodelować wiele rzeczy, że doszło do sytuacji, w której zabijanych jest wielu ludzi po obu stronach. W związku z czym, jak żadna ze stron nie może przegrać, to na Zachodzie pojawiły się głosy, żeby doszło do zbrojnego pokoju. No, choćby takie jak na wzór y, porozumienia Korei Północnej i Korei Południowej. Jak wie, wiemy, to już kilkadziesiąt lat, żadnego tam porozumienia pokojowego do dziś nie ma, ale przynajmniej przestali umierać ludzie, jest linia demarkacyjna. Wielu ludzi przedstawia to jako kapitulację wobec Putina. Mhm. Y, to nie jest kapitulacja wobec Putina, to jest po prostu y, wyciągnięcie wniosku, że czegoś nam brakuje, czegoś nie umiemy rozwiązać, więc trzeba e, złapać oddech, a przede wszystkim powstrzymać niszczenie infrastruktury w państwie ukraińskim. Mi na to pytanie, bo mówisz, że jest niewystarczająca pomoc. Czy NATO i Unia Europejska uważa, że to jest wystarczająca pomoc? Może my uważamy, że to jest wystarczająca, a Ukraina tylko uważa, że niewystarczająca. Bo wiesz dobrze, jesteś żołnierzem, że żeby mieć odpowiedni sprzęt, materiały, amunicję, Trzeba mieć ludzi, którzy to będą obsługiwać, którzy tym będą walczyć. Co z tego, że damy im najnowocześniejszy sprzęt w pierwszym dniu wojny, jeżeli nie potrafią go obsługiwać. Że dają im systemy łączności, które są w innym języku same przekrętła. Tam jest cyrylica, u nas jest yy, nasz alfabet. A więc to... Dawanie takie po kolei, krok po krokiem systematyczne i takie merytoryczne, jest zgodne z tym, czego myśmy się uczyli od NATO. Myśmy się tego uczyli 30 lat temu. Przecież u nas też ten rozwój nie polegał na tym, że od razu w NATO dostaliśmy wszystko najnowsze. Tak, tak dokładnie jest. To właśnie wystąpiło w tym roku na Ukrainie, w szczególny sposób, że sprzęt zachodni o wyższym stopniu złożoności stał się sprzętem trudno dostępnym do panowania dla żołnierzy z armii ukraińskiej i Pamiętajmy, myśmy ich szkolili na sprzęt w krótkim czasie, no przełom, 22 rok, 23, no dowódców batalionów i wyżej nie wyszkoli się tak krótko, ponieważ bez względu na to, ile im dostarczymy sprzętu, który powstał do doktryny Natowskiej, oni nie są mentalnie się w, w czasie tak krótko przestawić, bo my to przerabialiśmy i to był proces. Ale my nie? dalej to przerabiamy, Natomiast... bo ja w, w jednym z no wywiadów tak. gdzieś tam w radio, w tym jedynym słusznym do niedawna słyszałam, że Niemcy zabierają hajmarsy od nas i dlaczego nie zostawiają? Czy to nie patrioty. Patri... Odpowiedź nad patrioty. patrioty. Odpowiedź dla mnie była bardzo prosta, która tam nie padła. Kto u nas z nas potrafi je obsługiwać? No. Nie? Tutaj no. bym się wstrzymał, ponieważ jest no taki jako program widza w Polsce pierwsze tak. baterie. Yy, była nawet szumna akcja na lotnisku w Bemłowie, wystawione patrioty, <laughs> tak. że osiągnęły gotowość operacyjną. No to jest moduł bojowy. Natomiast co do Niemców, to sprawa je, jest bardzo delikatna, ponieważ no, yy, normalnie gdybyśmy zachowywali się racjonalnie, to powinniśmy z otwartymi ramionami powitać Niemców, ponieważ dzięki niemieckim patriotom w Polsce, dalszym ich pobycie, hmm. byłby to temat dyskusji w NATO. Niemcy by się chwalili, że siły niemieckie są na obszarze Polski i wzmacniają wschodnią flankę NATO, natomiast my mielibyśmy przykład, że sojusznicy o nas pamiętają i o nas dbają. Niemcy są naszym naturalnym partnerem tutaj, natomiast no, Okazała się niedawno no książka właśnie. Polska na wojnie pana Parafejnowicza i on napisał, stradzając kulisy podejmowania decyzji, że nasza decyzja na nie dla patriotów wynikała z tego, że to będzie wstęp do tego, żeby Amerykanie przestali nam udzielać wsparcia, bo to Europa broni Polski i oni mogą swoje zasoby użyć na innych kierunkach. To, a, to, a to trochę, <laughs> trochę temat, żeśmy zmienili, to bo mówiliśmy ale... Dygresja, to, co chcę powiedzieć, trzeba patrzeć Chociaż... cały czas na to, że do odpowiedniego sprzętu muszą być odpowiedni ludzie, bo ten sprzęt kupę kosztuje. A poza tym, o co dba na to i to bardzo dobrze pokazało na początku, żeby ten sprzęt nie dostał się w ręce Rosjan. Przejdziemy do tych wniosków, bo, moi, bo to są takie troszkę wnioski też operacyjne dla mnie, bo chociaż generalne bym powiedział, czyli tak naprawdę obejmujące i taktyczne, i operacyjne, i zahaczające nawet o taką filozofię myślenia. Natomiast jeszcze wracając do tej strategicznego układu, żeby, żeby tak sobie zakończyć ten, ten poziom może tej dyskusji, no bo. Rozumiemy w takim układzie, że to wynika też właśnie z książki waszej, ponieważ tutaj świetnie tłumaczycie te doktrynalne dokumenty, używając również rosyjskiej takiej, rosyjskich słów pisanych po polsku, żebyśmy mogli wszyscy zobaczyć, jak w oryginale to wygląda, e, a potem tłumaczycie to, co to co, jak to brzmi po polsku i jednocześnie co to oznacza. Czyli. Czy taka doktryna, właśnie ubrana w piękne słowa, oparta o jakieś współistnienie narodów, o to, że ma być pokojowe współistnienie narodów, a jednocześnie tak naprawdę stwierdza się, że tym narzędziem podstawowym do tego jest po prostu bezwłasnowolnienie tych narodów. I tu się im nic nie gryzie, tak? Nic się nie gryzie. I teraz tylko się zastanawiam, czy taka, takie doktrynalne. Postawienie sprawy przez Rosję, jednocześnie nie jest takim trochę mm, e, trochę na, zabiegiem spowodowanym na tę wewnętrzną, na ten rynek wewnętrzny, nazwijmy tak. Dlaczego? Dlatego, że mimo tak potężnych porażek i w zasadzie mm, nieosiągnięcia żadnego celu, jeszcze przynajmniej tej wojny, którą rozpoczęli. Be, z, Ukra z Ukrainą. No tak, tam żaden cel nie został usiągnięty. Żaden cel nie został osiągnięty być na razie. Fakt faktem, że postawili, no ale właśnie, postawili na wojnę na wyniszczenie, co też tutaj zaznaczacie w swojej książce, że postawili na wojnę na wyniszczenie, czyli na długotrwały konflikt. Tylko w takim, a nie, a nie na konflikt... Yy, Rozwiązany przy pomocy na przykład środków e, ekstraordynaryjnych w postaci broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej. E, nie zaryzykowali tego. Nie rzucili to na, na, na stół. E, tylko jednak postawili na dość ryzykowny wariant, bo jednak jest on również w jakimś Ale sensie widzisz, ryzykowny. On się, on gra gra. się rozwinął, bo oni no no wojnę... na początku to nie, na początku miała być wojna ekspresowa. Nie wyszła. Nie wyszła, no bo Dziadostwo rosyjskie było, jakie było na szczęście dzięki, no i oczywiście też postawa Ukraińców, bo to też ma wpływ. Natomiast, no jednak nie zdecydowali się na, wiesz, na szachmat i zakończenie sprawy w ten sposób, tylko postawili na taką ryzykowny wariant, wojny na, 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 na wycieńczenie, który dla Rosji, no ma też pierwiastek ryzyka. Jak, ja, znaczy, problem tutaj jest y, złożony. Rosja poszła y, na wojnę na wyniszczenie w celu zniechęcenia społeczeństwa ukraińskiego do y, stawiania oporu, a jednocześnie gdyby doszło do jakichś rozmów pokojowych to Rosja szuka jakiegoś modu vivendi, że y, pewne rzeczy, które zdobyliśmy, utrzymujemy, ale na resztę obszaru wy jesteście, macie pewną autonomię, tylko współpracujecie z nami, uzgodniacie politykę międzynarodową, czyli zagraniczną i korelujemy współpracę sił zbrojnych. Rosja po prostu nie jest w stanie podbić Ukrainy, ponieważ nie da sobie rady z, z ujarzmieniem y, kilkudziesięciomilionowego narodu w ten sposób pragnącego wolności. Ja pamiętam publikacje rosyjskie z początku wieku, ta doktryna się dopiero kształtowała, Putin dopiero te wszystkie klocki zbierał. Między innymi była dyskutowana sprawa Polski, że to Polska jest dla nich cierniem w tym obszarze. I co tu z Polską zrobić? No i tam właśnie stwierdzono, że no wojna z Polską nic nam nie da, bo po co nam 40 milionów buntowników. Trzeba ich osłabiać w inny sposób, niszczyć i marginalizować. Hmm, jasne. Tak. Czyli jednak Rosja no, chce trwać. Reżim chce trwać, reżim nie tak, chce Tak i oni to, wojny... to samo chcą w stosunku do Ukrainy, nie, tak. że przegrali walkę o terytorium. W związku z czym dążą poprzez działania brutalne i, i, i barbarzyńskie, przez te burzenie miejscowości. No przecież jeżeli oni chcą ten kraj podbić, chcą to zająć, to przecież potem to musi funkcjonować, nie? Zabijanie ludzi, cywili, atakowanie wielu obiektów o podwójnym przeznaczeniu. Nawet jeżeli tam występują jakieś elementy wojskowe Ukrainy, to po prostu inne państwa by po prostu odstąpiły od tego w imię wyższych wartości humanitarnych, chociaż ja wiem, że przy pojęciu wojska to wojna to trochę brzmi najlepiej, ale tak naprawdę jest w wielu jest, państwach. Jest. W związku z czym ta brutalizacja pokazuje, że e, jedynie zastraszenie poprzez terror e, jest tym, co ich pcha do dalszego działania. W związku z czym, jeżeli oni chcą oddziaływać na społeczeństwo ukraińskie długofalowo, to właśnie ten przyjęty model... Jak najbardziej odpowiada możliwościom rosyjskim, bo na przykład nie zapominajmy o tym, że Rosjanie też w znacznej mierze zmniejszyli swoje siły zbrojne, w tym znacznie zmniejszyli siły lądowe. Oni po potrzebują do wyzwań, które sobie narysowali o wiele większych sił lądowych, tylko ich nie rozwinęli, w związku z czym mają problem. Inna sprawa, to gdyby ogłosili powszechną mobilizację w kraju, to co by się okazało, że może ta mobilizacja... To tak, zwyczajnie by nie wyszła. W związku z czym robią, robią na części terytorium kraju do określonych grup ludzi, a jednocześnie angażują do tego cały potencjał państwa. Więc e, myślę, że oni osiągnęli swoje już krytyczne możliwości mobilizacji, aczkolwiek mogą kolejne fale ludzi brać, ale to, to nie zmieni sytuacji. No tak. to, e, rozwiązanie e, będzie... Na konfliktu na Ukrainie to jest kwestia odporności psychicznej społeczeństwa ukraińskiego. Mhm. Bo co do Rosjan, to jak, jak już powiedzieliśmy, dla nich to jest sposób na życie i, i, i ich to po prostu za bardzo e, nie rusza. Więc tutaj pęknięcie społeczeństwa rosyjskiego e, jest trudniejsze do osiągnięcia. No. no ja na to jeszcze tak patrzę, bo w, w tej wojnie 100% Ukraińców jest zaangażowanych. 100% społeczeństwa uważam, że jest zaangażowanych. W jakim procencie Rosjanie są? Zaangażowani w 5% społeczeństwa rosyjskie? No podaje się tam teraz, że kilkanaście procent, ale to jest nadal niewiele. To no jest nadal niewiele. No. To jest kilkanaście kilkanaście procent. procent, których ta wojna obchodzi, którzy mają no. Tak, bo to jest też kwestia przekazu w społeczeństwie. No Jakaś tam wojna trwa, ale się publikuje mhm. inne materiały. Ktoś nas napadł, ktoś nam grozi. Yy, ludzie w Rosji przy blokadzie internetu, to wszystko, coś się teraz dzieje, mają listę pojęcie o rzeczywistości. My tu w też zwracamy mhm. uwagę na, na te lata wcześniejsze. A Rosjanie za dużo po świecie nie, nie podróżowali. No na Kubie byli. Tak, ale są to, są to ograniczone liczby ludzi, pe, pe, pewne kręgi społeczeństwa. Natomiast większość społeczeństwa rosyjskiego, że w autentycznej biedzie. No, gdzie rządzą mafie, prawo pięści, kastet i nóż. I, i, I takie są po prostu realia. My postrzegamy Rosję przez kilka dużych miar, że tam są wieżowce, banki inne rzeczy, ale to są wyspy na morzu biedy. Czy generalnie reżim, można by podsumować, że z punktu widzenia takiej strategii, czyli tego co tak naprawdę z czym się mierzymy jako e, na poziomie polityczno-państwowym, no to mamy tak naprawdę reżim, który chce trwać, nie chce skończyć swojego jestestwa bronią jądrową, nie, jakby mimo straszenia, mimo tego wszystkiego, on chce trwać, on chce, on chce funkcjonować, ma cele strategiczne, które polegają na tym, żeby jednak dążyć, nawet jak musi się zrobić krok do tyłu to pamiętajmy, że jest to krok do tyłu, a nie całkowite wycofanie. No i zrobiono krok do tyłu, Będzie kryrok, proba, bo tam spod Kijowa się przecież wycofali. zrobiono no, tak krok dalej. do tyłu, bo nie było wyjścia. Natomiast generalnie y, y, dla niego to jest testwo i y, jest najważniejsze. Czyli generalnie ci ludzie chcą żyć w, w takim układzie, w jakim, w jakim funkcjonowali i rozszerzać te swoje strefy wpływów. E, mówię to w kontekście tego, żebyśmy się... Mm, no nie lekceważyli zagrożenia e, użycia broni jądrowej, bo przyciśnięty do muru rozpadający się reżim jest zdolny chyba do wszystkiego, tak? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Hasło rosyjskie jest znane. Jeżeli mamy przekraść, to na cholerę nam świat bez matuszki Rosji, w związku z czym zagrożeniu użyciem broni jądrowej istniało i istnieje, ponieważ oni tą broń jądrową mają, modernizowali ją przez wszystkie lata, w związku z czym mają doktrynę użycia i widzą sens jej użycia mm. z wojskowego punktu no widzenia. I jeżeli chodzi o początek konfliktu, to była mowa o broni jądrowej, pojawiały się takie głosy, nawet po stronie rosyjskiej, gdzie jeden z dialogów tak zwanych mrożących krew w, w rosyjskich mediach mówił coś takiego a użyjmy bomby jądrowej przeciwko Kijowowi, na przykład zobaczymy co zrobią. Odpowiedź jednego z dyskutantów. Po co przeciwko Kijowowi? Wwalili im od razu w Warszawę. No tak. tak. tak, tak. No, od... się Londyn pojawiał, Barney się pojawiał. Myślę, że tutaj są, tak. pewną rolę odegrała próba mediów Był moment, kiedy Chiny chciały wejść do dyskusji ze swoim planem pokojowym. Ten plan nie mhm. wypalił, aczkolwiek e, przedstawiciele Chin spotkali się ze wszystkimi przedstawicielami i my dostrzegliśmy właśnie... T, e, że od tego momentu albo niewiele później rosyjska retoryka, jeżeli chodzi o użycie broni jądrowej, po prostu zamilkła. Mm -hmm. Nie Jasne. można powiedzieć, że to jednoznacznie wymusili Chińczycy, no, natomiast jest wysoce prawdopodobne, że dali Rosjanom dużo do myślenia w tej kwestii, co o tym sądzą i poprosili grzecznie o uwzględnienie ich stanowiska w tej sprawie. No takie tło mamy strategiczne tych wszystkich. Oczywiście można by długo jeszcze wszystkie te elementy geopolityczne, no ale przecież dwa w ogóle sto się sto naprawdę dużo, stosunków międzynarodowych rozstrzygać, dyskutować o tym. Bardzo fajnie dajecie tego obraz właśnie w pewnych wnioskach w książce. Poparcie tego, co mówiłem, tymi dokumentami rosyjskimi, to jest bardzo, bardzo wartościowe, bo wnioski sobie można wyciągać samodzielnie. E no ale warto wiedzieć, gdzie tam, co, jak się to kształtuje, po stronie rosyjskiej. E, czyli mamy, no mamy co mamy. Mamy to wysoce prawdopodobieństwo, że ten, te wszystkie kroki w tył to są tylko kroki w tył, ale nie zmienia się generalny pogląd tego, tej Rosji, którą mamy obecnie na to, jak powinien wyglądać świat. E, w związku z tym faktem powinniśmy poważnie traktować zagrożenie wojenne e, i szykować się do niego. I przejdźmy na te wnioski z poziomu operacyjnego, które są bardzo ciekawe, bo ich jest. Bo ja wiem, że my sobie tutaj nie omówimy wszystkich, ale ich jest dużo. Wymieniacie tutaj też systematyzując pewną wiedzę, co jest bardzo cenne w tej książce, że właśnie jako byli wojskowi, staracie się, prze... staracie się pomóc wielu ludziom prawidłowo osadzić pewne terminy. <laughs> Czyli tutaj ciekawie rozwinęliście również to, czym jest rozpoznanie, zwiat i tak dalej, tego typu, ponieważ to często jest mylone i rzucane są hasła. No, tak samo jak sztuka, strategia, czy, czy strategia, poziom operacyjny, poziom taktyczny. To jest niewątpliwie walor książki. E, taki dodatkowy oprócz tego wszystkiego. E, no właśnie, ale wracając do tego poziomu operacyjnego, e, główny wniosek. Główny wniosek. Może to zacznę żeby... tak, że jeszcze bym dorzucił zdanie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Mm. Chodzi o to, na ile istnieje prawdopodobieństwo wybuchu wojny i wciągnięcia w tą wojnę Jasne. Polski i NATO. Ja przypomnę przemówienie Putina 24 lutego, który określił jednoznacznie słynne 3D dla Ukrainy i jednocześnie powiedział, i sytuacja w pozostałych krajach w Europie Środkowej ma wrócić do lipca 1997 roku, wszystkie instalacje NATO mają być cofnięte, mhm. a wszelkie ruchy militarne w państwach na flance wschodniej NATO mają z Rosją uzgadniać wszystkie rzeczy w obszarze militarnym, tak żeby Rosja uzyskiwała pewność, że jej to nie zagraża. No to jest jawna ingerencja w naszą suwerenność w wymiarze politycznym i militarnym i jednocześnie namacalny dowód na to, że Putin uderzając na Ukrainę nie tylko planował y, wojnę krótkotrwałą i błyskawiczą, chociaż na takiej mu zależało, ale rozpatrywał również inne alternatywy, w tym hmm. konflikt w, ty, w tym rejonie świata. I Polska w tym konflikcie była uwzględniona i jako obiekt ataku. To bardzo ważne. Żeby Putin w stosunku do Polski sformułował wymagania, czego oczekuje od Polski. Czyli de facto wystąpienia z NATO, finlandyzacji i wycofania instalacji NATO z Polski. No, to, Nawet... daje, to daje skalę i, i, oczekiwań Rosji w stosunku do Polski. Także my to już. Stajemy jesteśmy... stajemy się w tym... krajem wasalnym w tym momencie. Dokładnie. To całkowita reorientacja. Natomiast wracając, przechodząc do tego pytania, o którym pan wspomniał. To tak, ta wojna nam daje wiele do myślenia i jednym z powodów, dla których ta książka jest napisana, jest właśnie to, jak właściwie zinterpretować to, co się wydarzyło na Ukrainie. Co się bowiem wydarzyło na Ukrainie? Żadna ze stron nie może uzyskać przewagi, chociaż posiada siły i środki, żeby na przykład dokonać koncentracji na wybranym odcinku i zmienić sytuację, przełamując obronę przeciwnika, wychodząc z przestrzeń operacyjną i tak dalej. Jest to niemożliwe, ponieważ żadna ze stron nie wywalczyła panowania w powietrzu. A bez użycia współczesnego lotnictwa nie ma głębokich działań w głębi ugrupowania przeciwnika. Możemy przełamać w pasie taktycznym obronę, zrobić wyrwę, wyłom w ugrupowaniu, ale nie mamy co tam wprowadzić. Bo nawet jak coś wprowadzimy, to bez tego parasola, bez tej latającej lotniczej artylerii te, te siły niewiele zdziałają. No ale jest coś takiego jeszcze, jak skoncentrowanie sił w danym miejscu. Jak to zrobić przy dzisiejszych satelitach i momentalnym. Tak, to jest w rozpoznaniu, że się tam gromadzi duża ilość wojska, prawda? To już nie ma zaskoczenia. Tak, to, to jest, to jest problem. Duży problem. Dlatego właśnie mamy siły powietrzne, które mogą manewrować na kierunek, koncentrować wysiłek, tworzyć zgrupowania uderzeniowe i, i które są w stanie w krótkim czasie zmienić proporcje, stosunek sił. Na przykład koncentrujemy ograniczone siły lądowe, żeby maksymalnie zamaskować to przemieszczenie, przemieścimy niewielkie siły, przeciwnik myśli o działaniu taktycznym, my tymczasem koncentrujemy lotnictwo, dokujemy, dokonujemy przełamania, następnie wsparcia i nagle się okazuje, że lotnictwo wykonuje decydującą rolę, a siły lądowe wcale nie były tak duże potrzebne, jak I się no, powszechnie się. uważa. To, jed, to, jedna, to jedna strona medalu. Yy, druga strona yy, to jest ta szeroko rozumiana obrona powietrzna. Widzimy te wszystkie ataki pociskami skrzydlatymi, samosterującymi, yy, tymi latającymi donami, yy, dronami, czyli ten wymiar defensywnej walki o, o, prze, o przewagę, panowanie w powietrzu. Ale to wszystko o wymiarze powietrzno-kosmicznym, bo tu zostało to właśnie przed powiedziane, o tym rozpoznaniu kosmicznym, to jest jeszcze łączność i wie, szereg innych rzeczy, to wsparcie z kosmosu. Mm -hmm. To jeszcze na to wszystko nakładamy, proszę Państwa, wymiar cybernetyczny. Ponieważ. Yy, nie ma współczesnej walki zbrojnej bez elektroniki. Kto nie opanuje pasm elektromagnetycznych wykorzystywanych do celów militarnych, mhm. y, nie zapewni sobie niezakłóconego działania, ten po prostu przegrywa, bo nie jest w stanie synchronizować łączność, swoich działań. Łączność nerw armii, oczywiście, nie. To Teraz, kiedy my rozmawiamy o konflikcie na Ukrainie, to przede wszystkim koncentrujemy się na walkach lądowych, podkreśla się rolę artylerii, ogromnego zużycia amunicji, ale proszę Państwa, pamiętajmy, to dotyczy działań statycznych, ponieważ doszło do impasu. Gdyby do, doszło do działań manewrowych, to mogłoby być zupełnie inaczej. Artyleria ma o wiele większe możliwości, szczegóły poruszamy w książce i to zachwistywanie się brakiem amunicji, to, to nie jest do końca prawda. Ukraina dostaje bardzo dużą. Pomoc w amunicji, duże zapasy. Nawet usłyszałem od jednej z osób, która jest zaangażowana w ten proces, powiedział do mnie tak, słuchaj Jurek, ty nie masz pojęcia, ile oni dobowo dostają amunicji i jeszcze nie pamiętam dnia, żeby następnego dnia od razu nie powiedzieć, że właśnie im się skończyły zapasy i potrzebują no tak, dwa tak, razy więcej. No tak. Także to też oddaje pewien styl walki, że kiedy dochodzi do walk pozycyjnych, to ten ogień artylerii nie jest tak skierowany na obiekty, które trzeba wyeliminować jako krytyczne dla ugrupowania bojowego, tylko stosujemy kanonady, nawały ogniowe, wielogodzinne, latają te drony, obserwują po stronie przeciwnika, yy, wskazują cele, ale to są ostrzeliwania pojedynczych celi, tam niewielkich celi grupowych. To nie tworzy przełomu operacyjnego hmm, w walce. Tak, no właśnie, ja się tutaj całkowicie zgadzam, że yy, ta wojna yy, na poziomie operacyjnym musi być traktowana e, multidomenowa, jak to się ładnie mówi, a przechodząc na poziom taktyczno-operacyjny, bo tak naprawdę to się trochę miesza, ciężko tak to rozdzielić, po prostu musi być oparta o filozofię działań połączonych, e, bo tak to się kiedyś nazywało, joint operations, a później stworzono ten multidomenowy e, termin, żeby trochę rozszerzyć o te inne przestrzenie. E, I tak naprawdę, no właśnie to, co się dzieje e, e, na froncie ukraińskim, to nie jest ta wojna, do której my powinniśmy dążyć mentalnie, do której powinniśmy się szykować. Chcę powiedzieć może inaczej, że to nie tyle nie powinniśmy uwzględniać takiej formy, że, ale to nie powinien być nasz modus operandi myślenia, że do takiej wojny się szykujemy. Bo my powinniśmy właśnie szykować się, to co mówicie, do wykorzystania wszystkich możliwych zasobów we wszystkich domenach. We, we wszystkich... E, nie tylko do, e, w, całym, e, w całej przestrzeni czasu, czyli w dzień, w nocy, w każdych warunkach do tego, żeby osiągnąć e, natychmiastowy efekt w postaci właśnie zniwelowania zagrożenia, jakim jest e, no, zagrożenia rosyjskiego, bo ogólnie tak to nazwijmy. A sami czyli... nie jesteśmy w stanie, dlatego jest... Sami nie jesteśmy w stanie, ale to jest... Wydaje się, że właśnie to jest takie główne doświadczenie operacyjno, że, że które powinniśmy wynieść z wojny w Ukrainie, która się dzieje. Z tych działań, z właśnie symetrycznych działań niemalże pozycyjnych w tej chwili. Tej wojny na wyniszczenie, że Rosja jest gotowa, to akceptuje taką formę działań. To skoro oni taką akceptują, to mogą czasem do tego dążyć. A my z wielu przyczyn powinniśmy tego unikać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że. no. Fi, to analizowanie działań z tego poziomu, bo nie mówię o poziomie taktycznym, bo to zupełnie inne, inne szczegóły, informacje, i tak dalej. Te wszystkie wnioski płynące stamtąd są ważne, ale ten główny taki zasadniczy, moim zdaniem. No i tutaj nawet na mam doświadczenia dla Polski z tak, tego wynikające. Tak, powinniśmy dążyć do zupełnie innego. I do, wo do innej wojny. Do innej my dążyć, czyli my narzucić to, jak powinny wyglądać ten przyszły konflikt. Nie czekać, aż sytuacja nam po prostu powie, jak on będzie wyglądał. Tak, tylko pamiętajmy o tym, że oczywiście większość dokumentów NATO nosi joint z przodu, także operacje połączone to jest w ogóle to jest podstawa działań, i my według tej doktryny przygotowujemy się i szkolimy od wielu lat. Natomiast i to jest kwestia efektu synergii, czyli dzięki współdziałaniu osiągamy wyższą jakość. Natomiast Rosjanie walczący z Ukraińcami, ale też i Ukraińcy, no, współdziałanie rozumieją jako poszczególne rodzaje wojsk inter, informują współdziałających, co będą robić w przestrzeni walki, żeby w tym momencie im nie wkraczać, bo oni wykonują swoje cele. To nie jest współdziałanie, nie? Tak. To tak, jest jakieś tam informowanie, tak. ale w zasadzie jest to, nazywane jest to współdziałaniem, ale de facto są to działania indywidualne. I dlatego Rosjanom wiele rzeczy po prostu nie wychodzi, bo nie mają wymaganej synchronizacji działań. Bo tak naprawdę kluczem do wszystkiego jest synchronizacja działań, obieg informacji, terminowa i obiektywna informacja, inicjatywa, narzucanie swojej woli, zmuszanie przeciwnika do działania w deficycie czasu, podejmowania decyzji. Przy braku pełnej informacji, czyli narzucanie naszej woli i, i, i spychanie przeciwnika. I my się w tej doktrynie szkolimy. Natomiast, tak jak już powiedziałem wcześniej, Ukraińcy nie mieli tego czasu, żeby się tak. tego nauczyć. I właśnie te ofensywy 23 roku pokazały, że brak tego elementu spowodował, że w wielu miejscach nie dali rady. Ale i tak dużo zrobili od 2014 roku, bo jednak byli w stanie wytrzymać ten napór i wytrzymali go sami i się obronili byli w stanie zrobić jakąś linię frontu, nie pozwolić Rosjanom się przenieść jeszcze bardziej aż pod naszą granicę. Oczywiście, że tak, o, osiągnięcia Armii Ukraińskiej są olbrzymie. Wola walki, odrzucenie Rosjan na jesieni tamtego roku, szereg prób działań zaczepnych w tym roku, to też odbieranie Rosjanom inicjatywy. Bo oni mieli na tyle czasu, ja patrzę na to tak. Oni mieli na tyle czasu od 2014 roku, że go nie przespali i tyle się nauczyli. To jest 6-7 lat. Ile trzeba się nauczyć praktycznie, można powiedzieć, od takiego zera, no bo ich armie, ich wojsko, ja pamiętam w Iraku, przecież to te chłopaki spały w namiotach takich tatarskich, kurcze, na, na tej pustyni irackiej. I to wojsko nie wyglądało w żaden sposób na takie, jak wyjeżdżało w Polsce, wojsko w tamtym czasie, a nasze wojsko też wyjeżdżało jako bieda. Sorry, taka była kurcze, prawda. Ja też właśnie wrzucę jeszcze jako taki wniosek, bo o tym mówimy też na poziomie operacyjnym właśnie, że i na przykładzie tego, to mówicie właśnie, tego pewnego nie, takiej armii ukraińskiej, nazwijmy armii w, w okresie transformacji, bo ona po prostu od 2014 nie była do końca gotowa na to, co się ma wydarzyć, bo nie miała, ale to jakby nie od nich zależało, tak? To nie oni sobie wybrali moment, kiedy zostali zaatakowani, ale była w okresie transformacji. Natomiast właśnie jeszcze jeszcze wracam i z tego wynika dla mnie wniosek, oceniając, że, że pewna filozofia, że skoro Rosja ma te zasoby, które ma, jest w stanie kontynuować, bo to społeczeństwo, mówiliśmy o tym, jest gotowe na taką wojnę, na wyniszczenie. Czyli generalnie. Jest gotowe. Zostało przygotowane. My nie wiemy do końca, do w którym momencie pęknie, ale prawdopodobnie jeszcze długo jest w stanie to wytrzymać. E, czyli takie rzucanie po mobilizowanie po 100 tysięcy i rzucanie tam mięsa armatniego, lepiej gorzej wyposażonego, to zależy jak w danej chwili tam, ile im się tych czołgów wyprodukuje po prostu w danej chwili. E, mm, Jednocześnie Rosja, no ta izolacja całkowita Rosji też nie do końca się udała, prawda? Powstały pewne układy polaryzacyjne no, więc nie stosunków nie są międzynarodowych. Tak, więc, więc ta gotowość do tej wojny jest możliwa. Więc musimy założyć pewną filozofię na poziomie strategiczno-operacyjnym. Dla mnie właśnie poza tym, że nie powinniśmy się szykować do tej wojny, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że nie powinna być pewna filozofia, ja to tak nazywam, mnożników siły. Czyli to, co mówiliśmy właśnie, głęboka analiza tej sytuacji, co nam da? Co pomnoży naszą siłę, żeby w, poprzez zastosowanie jakiegoś elementu na poziomie operacyjno-strategicznym pomnożyć naszą siłę, bo my, nas jest mniej. My mamy, wiesz, wiesz, mamy pewne na pewne no właśnie przykład jest tego lotnictwa też, prawda? Że, że to jest pewien mnożnik siły, bo skoro wiemy, że tam nie zadziałało taki element. Że tam tego nie ma, no po prostu nie ma. I, ja, I tak jak w przypadku Ukrainy, to się może nie dziwię, tak jestem zdziwiony, że przewagi powietrznej nie jest w stanie wywalczyć Rosja. A z drugiej strony pokazuje to, że to ten impas z czegoś wynika. Czy no właśnie no, ta no, filozofia no, mnożników siły nie to, jest tak. To, jakimś... to, to, to co mówisz, mnie się ciśnie na usta w tym momencie, to jeżeli zakładamy, że Rosja nas kiedyś zaatakuje, to my powinniśmy zaatakować pierwsi Rosję. No, ale czy to, to będzie... naszemu społeczeństwu, całemu nie. NATO, że jednak musimy iść na wojnę z Rosją, bo jednak Rosja jest tak zła. To co ty powiedziałeś, że oni mieli w swojej doktrynie powrót nas do 97 roku. To Powinni... co my mamy zrobić, żeby się przeciwstać? Powinniśmy o tym powiedzieć, ale to przeczytałem w tym zdaniu, które jest no. tu w książce, to co wypracowaliście, że, że właśnie że nie ma możliwości, by tej wojnie zapobić poza jedną. I tu się zgodzę. Nie można dopuścić, by Rosja wygrała wojnę w Ukrainie. To jest ta przestrzeń, gdzie faktycznie możemy tutaj efekt. Pozyskać. Polska robi wszystko, żeby do tego nie doszło, razem tak. z sojusznikami z NATO, chociaż pamiętajmy, że formalnym źródłem wsparcia dla Ukrainy jest grupa robocza z Rammstein i to nie jest NATO, mhm. żeby to było jasno zrozumiane. Mhm. Jest to szersza grupa państw, aczkolwiek NATO, w tym stanie Zjednoczone, są tym. No Ale tak, głównym... Australia. Tak, dokładnie, nie. Ja powiem coś takiego. Oczywiście, że Ukraina dostarczyła wiele wniosków, yy, ale tak jak już mówiłem o tym wstępie do wojny, czyli o wywalczeniu tej przewagi w powietrzu, to gdybyśmy to my walczyli jako NATO, to my byśmy sobie z tym poradzili, ponieważ mhm. posiadamy samoloty bojowe piątej generacji, Polska zakupiła F-35, pozostałe kraje NATO wiele już je ma, w związku z czym te samoloty mogą operować yy, w miarę bezpiecznie przy przeciwdziałaniu tych... Rosyjskich środków przeciwlotniczych, które mamy z namiarów elektronicznych, co one potrafią, jakie mm. pasma wykorzystują i tak dalej. Posiadamy szereg środków do przełamywania obrony powietrznej, jak pociski przeciwradiolokacyjne, mamy różnorodne środki walki elektronicznej. Także w doktrynie NATO, gdyby była użyta i środki, które posiada NATO, to ta wojna by wyglądała zupełnie inaczej. To jest tak, jak pan powiedział, Ukraina walczy tym, co ma, i, i, i robi to, co może. Tu jest też ten element, o który ty powiedziałeś. To nie jest tak, że NATO dostarcza najnowocześniejsze systemy uzbrojenia z najlepszym oprogramowaniem, z systemami dowodzenia, rozpoznania, wskazywania celów. Nie. Ukraina dostaje to, co dostaje, ponieważ tak jak było przed chwilą powiedziane, dostali te najwyższej klasy sprzętu, by go wykorzystać w kilkunastu procentach. No właśnie. I też wnioskiem, który teraz możemy, bo cały czas w sumie o tym, do tego wracamy, poza tym moim zdaniem takim wnioskiem, który jest też... Też ociera się o w zasadzie wszystkie poziomy, ale no operacyjno-taktyczne tak naprawdę, bo dotyczy wojska i generalnie działań wojskowych. To jest właśnie filozofia, bo ja nie mówię tutaj o szkoleniach już konkretnych rzeczy, ale filozofia, która powinna być na każdym chyba szczeblu, żebyśmy po prostu efekt po już zdiagnozowaniu potrzeb pamiętali, że ta efektywność użycia posiadanych środków jest kluczem, jest bardzo, jest jednym z najważniejszych rzeczy. Bo dla mnie, właśnie to jest wniosek też płynący z tego, co się dzieje tam w Ukrainie. Generalnie i, te, i to, co mówiłeś, Jerzy. Ogromnej ilości amunicji. Ogromnej ilości amunicji. Cały świat się zastanawia, gdzie produkować no amunicję, budować nowe fabryki amunicji, żeby dostarczyć. Nie ma wyjścia. Ja wiem, że by. Łatwo się to mówi. To, co mówiliśmy, armia ukraińska w okresie transformacji, a, jedno, a teraz to już w ogóle jest w wojnie i jednocześnie musi się zmieniać. Więc to są. Potężne wyzwania, ale dla nas wniosek. To nie może być tak, że my będziemy zakładać, że będziemy mieli tysiąc dział na kilometr kwadratowy i 10 milionów pocisków do przełamania. To tak nie będzie. To jest niewykonalne. To, to są... To ja wiem, że... Yy, Słyszałem e, takie opinie od, 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 od różnych generałów, że wyciąga się tabelę i tam się stawia armaty ile potrzeba do przełamania. No tak, to tak było kiedyś, ale ten, ta sytuacja nasza to, to tak się nie uda. My musimy myśleć nad tym, jak tą siłę pomnożyć i jak efektywnie wykorzystać pewne środki, co nam te przewagi dają, no, technologiczno-multidominalnie. No więc mówiliśmy tu dzisiaj, mhm. y, kluczem jest ta sieć spinająca, która jest rozumiana jako wojna sieciocentryczna. Mhm. Jest to integracja systemu dowodzenia, opieranie podejmowanych decyzji na dostępie do bardzo szerokiego spektrum źródeł. Y, Zatrudnienie sztucznej inteligencji, czyli przyspieszanie procesów decyzyjnych i wypracowywanie optymalnych modeli przy założonych scenariuszach działań, to to jest podstawa. To wszystko wymaga przewagi w przestrzeni cybernetycznej i wsparcia z kosmosu, więc pierwsze rzeczy, co są związane z wojskami cybernetycznymi, dowodzenie, łączność. Możemy mieć nawet stare systemy, stosunkowo stare systemy walki, czołgi, artylerię. Ale jak nie pomnożymy tego z automatyzowanymi no systemami dowodzenia, no wskazywania celów w czasie realnym, y, korygowania ognia, ocenia skuteczności ognia, przenoszenia ognia i tak dalej, to choćbyśmy mieli najlepsze działa na świecie i nie są zapasy amunicji, no to to po prostu para pójdzie w gwizdek, więc. Dobrze, no wiemy, jest... co, a co mamy. Y... Z tego? No czy niestety to już jest w, me, w mediach czy To jest tak tajne, mediach, żebyś lepiej nie opowiedział. Proszę, wolałbym nie mówić. Jak zwykle w Polsce, doktrynalnie w dokumentach mamy to opanowane na napięć, a nawet wyprzedzamy <laughs> wiele państw NATO. Resztę z <laughs> yes. Natomiast... I To mówi pułkownik lotnictwa, w... ale też specjalista w wielu dziedzinach i, i generalnie to Chciałem, prostu, chciałem tak. zwrócić uwagę na to, zwróćcie Państwo uwagę na ten ostatni przekaz. Polska będzie posiadała najsilniejsze wojska Lądowe w Europie. W tego, co powiedziałem, bez rozwiązania problemu w na wymiarze powietrzno-kosmicznym i zabezpieczenia sobie, hmm. cyber plus y, y, szeroko rozumiana sieciocentryczność, całe te wojska, choćby nie wiadomo, jak wielkie, będą tylko mięsem armatnym. No nie chciałam nie tego powiedzieć, bo nie chciałam tak powiedzieć na temat polskich żołnierzy, ale to robimy. To robimy. robimy. Ale nie ma nic gorszego niż y, okłamywanie żołnierzy. Ukraina też y, wdepnęła w bardzo zły moment. Kiedy kończyły się działania bojowe jesienią 2022 roku i przechodziliśmy tą mm -hmm. fazę takiego zimowego uśpienia, to prezydent Żołański zaingerował w dowodzenie wojskowe i powiedział, że ci, co walczą, mają walczyć dalej do ostatniego, w tym prowadzić Super. natarcia. Natomiast zmobilizowane rezerwy mają pójść na przeszkolenie natowskie, opanować sprzęt i pójść do walki. Czym to się skończyło? Całe pokolenie poszło w piach. A ci, którzy przyszli ze sprzętem zachodnim, mieli bardzo mgliste pojęcie o walce zbrojnej, bo jak już powiedziałem, czasu na rzetelne przygotowanie no było za mało. I, natomiast należało dokonać zmiany na jesieni i tych, którzy walczyli tak ofiarnie się w boju, sprawdzili skierować na te szkolenia na toskie, doszłoby wówczas do wielu takich sytuacji, w których oni by powiedzieli, jaka jest rzeczywista walka na to, by musiało zmodyfikować swoje doktryny i oni by byli lepiej przygotowani. Ale materiał oni bez... też potrzeby odpoczynku. Tak, jest... do, tak, Dokładnie to, jest o tym coś mówię. Wiemy to. Pokolenie poszło w piach. Wiemy to. E, to są też wnioski właśnie. I to, co mówimy. No, I i, i i to jest, ja bym, ten poziom operacyjny na tym e, elemencie, bo oczywiście jest mnóstwo jeszcze, mnóstwo rzeczy, które można szczegółowiej, ale w książce też tutaj to opisujecie, nie chcemy też przecież opowiadać całej książki, bo warto ją po prostu przeczytać. Natomiast generalnie to, co mówimy, e, multidomenowość, operacje połączone, sieciocentryczność, wszyscy w jednym systemie, wszyscy w jednym bąblu e, informacyjnym, jak zwał, tak zwał. E, to jest coś, co pozwoli nam e, osiągnąć efekt właśnie pomnożenia siły. Wydaje się taki najważniejszy wniosek po prostu z tego, co się tam dzieje. Poza tym wszystkimi środkami walki, sprzętem, który jest ważny, no bez tego to po prostu będzie tylko pojedynczy sprzęt. Nawet ten słynny F-35 e, to, jest, to jest cudowne narzędzie walki, wspaniały samolot, ale tylko wtedy, kiedy działa w systemie, kiedy on wykorzysta te swoje wszystkie narzędzia, które ma i da nawet tym starszym samolotom, co potwierdzisz pewnie, że jako pilot, e, a ja tylko mogę po prostu jako pasjonat e, wiedzieć, no, no musi działać w pewnej filozofii e, walki właśnie. Mówimy to o tym, przepraszam, że jeszcze tylko dodam, mówimy to o tym e, w tej chwili, w tym momencie, bo jesteśmy w momencie, kiedy... E, Nowi ludzie obejmują stery zarządzaniem państwem. I dlatego po prostu to powtarzamy, prawda? Tak, to, to jest bardzo ważne, ponieważ musimy też pamiętać, że niezależnie od tego, co my w tym momencie robimy, to możemy liczyć na sojuszników. Odchodząca ekipa nie odnoszę wrażenia, że w maksymalnym stopniu wykorzystała te szanse, które się przed nami otwierami. Modelowo oparcie mhm. się mhm. na strategicznym z Stanami Zjednoczonymi, jak najbardziej tak. Natomiast z wieloma przedstawicielami amerykańskimi rozmawiałem yy, na różnego rodzaju konferencjach. Yy, zawsze głosili niezmienny pogląd. Polska za mało wykorzystuje miejscowe zasoby dla swojego wsparcia. Ameryka może udzielić wsparcia i udzieli wsparcia niezbędnego, w środki, których Europie mm. brakuje. Natomiast y, pożądana sytuacja to jest taka, kiedy Europa maksymalnie wykorzysta zasoby miejscowe do spotęgowania obrony Polski. Dlatego ja nie przez przypadek tam y, wcześniej powiedziałem o tych patriotach, że należy takie sytuacje wykorzystywać. Należy wykorzystywać do, żeby sprawa polska była dyskutowana na forum NATO, co doprowadzi do tego, że gdyby doszło do jakiegoś większego kryzysu, to w znacznej mierze nasi partnerzy są zapoznani z naszą sytuacją, ich myślenie było już wcześniej nastawione na udzielenie pomocy Polsce, wówczas ten proces decyzyjny, może ulec wypracowania decyzji może ulec znacznemu skróceniu tylko z korzyścią no dla tak. Polski. No tak, no bo zobaczcie, no, mamy trzydzie... tych samolotów, które mogą nam pozwolić, na tą chwilę, na tą chwilę. Zakontraktowanych nawet ich jeszcze fizycznie nie mamy, no ale załóżmy, że, że, że będziemy mieli te 30 parę F-ów 35. Natomiast jak spojrzymy szerzej, to będą mieli te samoloty Czesi, będą mieli te samoloty Finowie, będą mieli te samoloty e, Niemcy. E, powstaje już naprawdę zupełnie inny teatr i, i, i inna filozofia. W tej, od domeny strategicznej po domenę e, no, tą operacyjną. I te możliwości operacyjne no, się wtedy tworzą zupełnie inne, prawda? No bo... Tak, tak, ten nowoczesny sprzęt y, zaciera wiele tych poręczy. Wiele elementów rozgrywanych na szczeblu taktycznym ma ścisłe znaczenie operacyjne, a nawet strategiczne. Przypomnę, że jakby były no operacje sił specjalnych Stanów Zjednoczonych, to były takie akcje, gdzie po prostu w biurze prezydenta były ustawiane odpowiednie monitory, żeby można było na bieżąco śledzić, zdobywać wiedzę, komentować albo wpływać hmm. na przebieg działań. Tu zresztą żeśmy do tej pory tym nie rozmawiali. Ja Aha. chwilowo wcześniej wspomniałem o, mhm. o wojskach aeromobilnych. Mhm. Są bardzo ważne, ale również bardzo ważne są siły specjalne. O tym się nie mówi, bo to jest zrozumiałe. Ukraina ukrywa swoje rzeczy, ale piszemy o tym w książce. Jest taki moment tam, lutowo-marcowy, kiedy te grupy pancerne idą na Kijów. To słynne podejście pod y, browary, i oficjalna wersja jest taka, że to wojska obrony terytorialnej powstrzymały na Rosjan. Jest to częściowa prawda, ponieważ y, na drodze zasadzki ustawiały wojska specjalne, umiejętnie niszczyły, blokowały ruch, czyli poprzez zniszczenie grupy pojazdów na drogach marszu, dla których nie ma manewru, no bo te roztopy wiosenne spowolniało ro, ruchy rosyjskie wymiernie, w wyniku czego udało się przygotować na kilkanaście kilometrów przed granicami Kijowa solidne pozycje obronne, których po prostu Rosjanie nie byli w stanie sformować. To było kluczowe znaczenie wojsk specjalnych. My też nie hmm. mamy pełnej wiedzy o tych działaniach za Dnieprem, E, ale wiemy, że te siły ukraińskie e, specjalne również robiły działania. Znamy hmm. też te fakty związane z Mariupolem, ten hmm. e, nocny most powietrzny śmigłowcami. E, takie e, rzeczy można mnożyć. Daje to jako przykład działań taktycznych, które e, właściwe użycie tych wojsk daje efekty operacyjne. Tam przykład jeszcze taki, przepraszam, że przerwałem. Na Krymie, kiedy rosyjskie systemy S-400 przeciwlotnicze broniły tam instalacji wojskowych i był problem z zakłóceniem tego, czy obezwładnieniem ogniowym, to właśnie wojska specjalne przepłynęły morzem, dokonały akcji na lądzie, dokonały wyłomu w obronie powietrznej, czyli ta ciągła strefa ognia stała się obroną punktową, co pozwoliło użyć następnego dnia Sądu 127 z pociskami Storm Shadow i dokonać porażenia szereg celów y, bardzo ważnych dla Rosjan. Chodzi tu o niszczenie jednostek morskich w bazie, ponieważ w związku z czym y, maleją siły, które Rosjanie mogą wystawić do blokady Ukrainy na Morzu Czarnym i rosną szanse y, eksportu zboża. Mm. Tak, no w krótkim, właśnie, bo też opisujecie tutaj znaczenie różnych rodzajów sił zbrojnych, że no jednak nie jest tak, że każdy rodzaj sił zbrojnych w tych, ma swoje znaczenie i ma swoje miejsce na, na współczesnym polu walki. Już nie chcę mówić o środkach, typu tam czołg, nie czołg, bo to jest poziom już najniższy taktyczny, ale jednak ne, mówimy tu o rodzajach sił zbrojnych. Yy, taka mała dygresja. Słyszałem w jednym z programów <coughs> YouTube'owych pana generała Komornickiego, i to nie jest osobiste, żaden ten, który stwierdził, że nie ma, mm, że polska myśl wojenna, że taka jest, i ona, i z tych wszystkich doświadczeń zebranych jest taki wniosek, że. Działania taktyczne nigdy się nie przekładają na poziom strategiczny. No, chcę powiedzieć, że pan się myli, zdecydowanie się myli, bo oczywiście nie, nie ma reguły, natomiast taka podstawowa definicja działań wojsk specjalnych jest taka, że właśnie poprzez działania taktyczne dążymy do nawet osiągania celów strategicznych. I to nie jest tak. I tu mówię do pana generała, żeby rozpocząć tę dyskusję, pewne otwarcie, po prostu otwarcie się na pewne myślenie. Ja rozumiem, że można nie mieć pewnych doświadczeń, ale, ale nie wolno się zamykać. Właśnie nie. Właśnie chodzi o to, żeby tak myśleć, żeby poprzez działania taktyczne, jeżeli się da i otwiera się przestrzeń, osiągnąć cele strategiczne. Co jest bardzo trudne, no ale właśnie, bo to są wojska specjalne. I podajecie tu przykłady tych znaczeń w książce, i to jest bardzo ważne. Nie zawsze się to da. Nie zawsze te działania, nie zawsze ten efekt strategiczny będzie widziany od razu. No bo przecież to jest wojna, to nie jest bieg na 100 metrów, tylko to jest bieg długodystansowy. I trzeba o tym pamiętać. I, e, i nie zawsze to będzie widać od razu. Nie zawsze ten wniosek no, jest krótki. Teraz ale... mi się ciśnie na to, co myśmy robili w Iraku, czy w Afganistanie. To, Zobacz, wiecie. jak bardzo byliśmy wykorzystywani, po to, by. No, taktycznie jakiś system strategiczny ale ja został powiem, wykorzystany. W wojnie z terroryzmem Amerykanie poprzez pro, dowiedzieli się, gdzie jest Bin Laden. I poprzez akcję bezpośrednią, czyli typowy manewr taktyczny wojsk specjalnych osiągnęli cel strategiczny, rozbili al Rozbili Al-Kaidę to zagrożenie zniknęło. Oczywiście państwo islamskie to jest inny twór i tak dalej, ale Al-Qaida została rozbita. Oczywiście ta, to była większa operacja, natomiast, natomiast bez tego elementu tego by się nie udało. I, ta, i takie myślenie jest ważne. I to właśnie trzeba podkreślać, że to są też wnioski które stanowią pewien e, obraz szerszy, nie tylko, nie tylko. Właśnie. Wszystkie rodzaje sił zbrojnych są ważne. E, i, i, i... Tylko żeby nie działało osobno dla siebie. No właśnie. Otóż to. Właśnie, o, tym, o tym dokładnie mamy, do To ma być synergia, czyli ta. uzyskanie wyższej jakości, a nie tylko proste dodawanie jednego elementu do drugiego. Ja tu powiem, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, mhm. bo nie poruszaliśmy tego, co Ukraina mhm. pokazała. Jednostki bojowe, sensu stricto, to jedna strona sił zbrojnych, ale nie mniej ważne elementy to jest wsparcie logistyczne, utrzymanie ciągłości zasilania, utrzymanie remontu sprzętu, uzupełnianie strat, i wreszcie kolejny element to zasoby ludzkie, uzu uzupełnianie. Yy, na przykład, yy, sytuacja w Polsce jest taka, że mamy ogłoszone tworzenie. Sześć związków taktycznych, sześć dywizji, i dla piątej, szóstej dywizji zostały wydane dokumenty, grupy organizacyjno przygotowawcze przystąpiły do działania. Tymczasem Ukraina nam pokazuje coś innego. Nam nie są potrzebne tak zwane dywizje jednorazowe, że je rzucimy w bój i za trzy miesiące i nie ma, i dobra, tylko nam są potrzebne jednostki, które trwale walczą. Do czego to prowadzi? Że jak wprowadzamy rekruta Zielonego, to on się znajdzie w otoczeniu fachowców. Jego wejście do walki będzie w otoczeniu sprzyjającym jego przeżyciu. To nie będą wszystko zieloni ludzie, którzy będą ginąć ofiarnie, ale ich ofiara będzie nadaremna. Tylko to no bohaterów będzie... na Powązkach mamy sporo. Już, Dokładnie. Nie I nie starczy. o to chodzi. Chodzi o to, żeby być na defiladzie zwycięstwa. Ja pamiętam, jak wstępowaliśmy do NATO, przyjeżdżali oficerowie z Akademii mm. Dowodzenia Bundeswehry. Dużo nam pomagali w przygotowaniu programów kształcenia. Któregoś wieczoru sobie rozmawiamy na ludzie. No i w pewnym momencie mówię do jednego z tych Niemców. No ale słuchaj, nie wszyscy mówią, że wy byliście tak bardzo za przyjęciem Polski do NATO. Mówi. W życiu, co o ty? Oczywiście Amerykanie byli piersi, ale my byliśmy zaraz potem. Przecież to proste. My przez kilkadziesiąt lat żyliśmy w cieniu atomowego grzyba. Wiedzieliśmy, że NATO poradzi sobie. No ale dojdzie do wielkiej wojny. No i... Będzie defilada zwycięstwa, tylko nas nie będzie, bo to Niemcy wiem, będą atomową pstynią. Dlatego z przyjemnością oddaliśmy wam tą rolę obecnie. Warto, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. No tak, są państwa, które patrzą szerzej, a nie tylko tak. przez pryzmat y, II wojny światowej. Ona się skończyła, z jej doświadczeń czerpać trzeba, ale patrząc na historię i się z niej uczyć. Ale dodam też jeszcze, może troszkę robiąc krok do tyłu, a propos tłana, ale tło całe jest takie, że mamy w tym całym układzie niebezpieczeństwa, o którym mówimy, no pewną komfort, bo jasno i wyraźnie to, jesteśmy w stanie... To co powiedział twój kolega Niemiec, to dzisiaj możemy powiedzieć tak w stosunku do Ukrainy. Ale wiesz, tak, Dokładnie, to jest ta sytuacja. Tak, tak, tylko że mówisz, że jesteśmy w stanie jasno i wyraźnie zobaczyć, z którego kierunku jest główne zagrożenie w najbliższych dających się przewidzieć przyszłości i też dalszej przyszłości. Nie jesteśmy otoczeni przez wrogów, a często tak było w naszej historii, tak. W tej chwili mamy jasno i wyraźnie z, powinniśmy mieć sprecyzowane gdzie są kraje partnerskie, z kim staniemy do walki przez najbliższe lata dających się przewidzieć. No tak na 20 lat, lat do I przodu kto mamy. To podobnie. My to mieliśmy sprecyzowane? Tylko przez ostatnie lata zaczęto głosić teorię Międzymorza, że NATO upadło no tak. i, i się już rozsypało i że tylko Ameryka jest jedynym gwarantem. To nie jest yy, prawda. Ja pamiętam, jak około 20 lat temu yy, Zbigniew Brzeziński doktor, dostawał doktora z honoris causa Akademii Obrony Narodowej i miał kapitalny występ o geopolityce. Wówczas tak nie wszystko zrozumiałem, dopiero jak się to wszystko parę lat później wydarzyło, to zrozumiałem geniusz Ameryki, jak potrafią przewidzieć takie mhm. procesy, tak dynamiczne, tak, tak. typu wojna i pokój. Jeżeli chodzi o te kolorowe rewolucje, co się stało, no to w 85% on to już tam w 2002 roku omówił. Ale to tylko jedna strona medalu. Bo w którymś tam momencie dyskusji ktoś z naszych oficerów rzucił tam bo, bo Niemcy to tamto, bo my tu w NATO nie. I wówczas profesor powiedział tak. Proszę sobie zapamiętać, że nie po to Ameryka wydała dziesiątki miliardów dolarów na rozwój demokracji w Niemczech, żeby teraz ktoś to kwestionował. Niemcy to jest stabilny partner i jest to dla was no najważniejsza ostoja tu no y, w Europie, jeżeli chodzi o obrodę. No Poza tym znaczy ja macie, czasami... macie, czekaj, macie historyczną szansę, ponieważ pojednanie polsko-niemieckie mogłoby być takie jak niemiecko-francuskie, ale macie, że tak powiem, błogosławieństwo i opiekę Ameryki. No w ostatnich latach... Y, Trochę z tej drogi zeszliśmy, nie? Mam nadzieję, że, że wrócimy, bo właśnie tu dyskutowaliśmy o tych mnożnikach siły. Właśnie wstąpienie do NATO dało nam to, że my jako państwo nie musimy się zazbroić tak, żeby obniżyć stopę życia społeczeństwa, żeby była psychoza wojny. Ta. Nie, dzięki tym partnerom możemy utrzymywać siły na relatywnie e, małym ilościowym poziomie, ale dzięki potędze technologicznej jest to sprzed najwyższej klasy i jesteśmy potęgowani w naszym działaniu przez państwa e, nam sojusznicze. Także tu całkowicie zgadzam się z Tobą, że my tutaj za bardzo skupiliśmy się na tych, tych zagrożeniach. Nie, jednocześnie jesteśmy w kapitalnym środowisku bezpieczeństwa mamy tylu nam dobrze życzących i sprzyjających, że tylko pomarzyć, jeżeli chodzi o lata minione. Oczywiście należy w tym momencie o tym pamiętać, że niezależnie od tego, że współpracujemy, to też rywalizujemy na innych polach. To jest normalne i tu nie ma co się obrażać, że Niemcy przykładowo w jakichś obszarach pracują politykę, która nam nie odpowiada, oni mają do tego prawo, my mamy prawo się z tym nie zgadzać i tak dalej. Zresztą to jest to samo układ y, Polski z Ukrainą, kiedy y, nasi politycy pewnego dnia dowiedzieli się, że Ukraińcy powiedzieli, że oczywiście bardzo wam dziękujemy za pomoc i wsparcie, ale jesteśmy suwerennym krajem i będziemy się wspólnie rozwijać i wspierać, ale jednocześnie będziemy w regionie konkurować. Jest ja mi brakuje chyba wśród naszych polityków prawdziwych dyplomatów, bo nasi politycy zaczynają się obrażać, zamiast być dyplomatami. No. Bo to, co powiedziałeś, to są naprawdę bardzo ważne słowa. To jest coś, taki wiesz, co no, powinno się po powtarzać tak, to non-stop nam do znudzenia, że każde państwo ma swoje interesy, ale też mamy na wielu frontach tych samych sprzymierzeńców. My wyznajemy te same wartości i, i przez to budujemy wspólnotę krajów, e, ale trzeba o tą wspólnotę dbać, bo my jesteśmy jej częścią. Bo no to nie właśnie. jest tak, że to jest jakiś twór oderwany i oni coś nam narzucają, bo nie, bo jak będziemy mieli dobrą pozycję nie. i dobrą jakość wewnętrzną, też to, to co mówimy, na przykładzie wojska i NATO, jeżeli będziemy dbali o jakość sił zbrojnych, też y, to, żeby się rozwijało w krytycznym myśleniu, i zaraz dojdziemy do pewnych wniosków też jeszcze, bo ten amorficzne dowodzenie, takie słynne hasło z Ukrainy, o którym też tutaj wspominacie, też o tym właśnie sposobach zarządzania, dowodzenia i tak dalej, to jest przykład takiego działania, takiego czegoś, które ja uważam, że wszyscy wiedzą, ale za bardzo, ale tak za bardzo y, z jakichś dziwnych powodów, wiesz, y, boimy się tego na pełną skalę wprowadzić. Boimy się dać ludziom na niskich szczeblach narzędzia żeby podejmowali decyzje, żeby wypracowali decyzje i podejmowali decyzje. Trochę przechodzę do wniosków taktycznych siłą rzeczy, albo może tak taktyczno-operacyjnych. Tak, nie, bo... to o, o tym już y, dziś właśnie wspomnieliśmy, o delegowaniu kompetencji, tak, czyli tak. stawianie zadań ogólnie, mhm. ponieważ mamy wysoko wy, wykształconego wykonawcę, który jest nauczony pewnych zachowań scenariuszy i wykona to z prawem graniczącym z pewnością, jednocześnie jako przełożony poprzez sieciocentryczność mam wpływ na obserwację całego tego procesu i mogę w dowolnym momencie ingerować. Z drugiej strony, wiedząc, jak wysokiej klasy specjaliści wykonują zadanie, po prostu nie ingeruję, bo to jest zbyteczne. Chodzi o to, że ja mam podgląd. To jest najważniejsze, ponieważ to przyspiesza, zwiększa moją świadomość sytuacyjną i przyspiesza podejmowane przeze mnie decyzje. Ale jedno jest najważniejsze. To muszą być świetnie przygotowani ludzie z otwartą głową, zdolni do improwizacji, ale opartych na racjonalnych przesłankach, zdolni do wykonania zadań nieszablonowych, ponieważ taktyka jest. Yy, no i dynamika dzisiejszych działań. Oczywiście, pod jednym hasłem. Bądź nieprzewidywalny dla przeciwnika, złam hmm. wszystkie jego zasady, tak. pojaw się tam, gdzie jest niemożliwe, żebyś był, zrób to o czym przeciwnik nie pomyślałby kiedykolwiek, że możesz to zrobić. Zyskaś tego... inicjatywę, będziesz mm. kreatywny, rozwiążesz problemy. No tak, do tego właśnie, do tego właśnie są potrzebne też w takim może myśleniu powinno się szkolić ludzi, żeby oni no, takie narzędziami. mieli. Byliśmy prekursorami, jako żołnierze jednostek no. specjalnych byliśmy szkoleni nie tylko do działania, ale do samodzielnego planowania operacji. Gdzie w Wojsku Polskim szeregowi żołnierze planowali swoje operacje? Tak. My jako szeregowi szturmowców... Właśnie to jest, i tutaj znowu wrzucę kamyczek do pewnych wypowiedzi, no chociażby pana generała Komornickiego. Ja nie chcę, przepraszam, nie chodzi o osobiste, żadne ja pana generała nie znam, z pełnym szacunkiem się odnoszę, ale chodzi mi bardziej o pewną filozofię bo powoływanie się na polską historyczną szkołę wojenną. Ja kończyłem szkołę oficerską troszkę później, e, e, jeszcze wtedy zacząłem wojsk zmechanizowanych, skończyłem WSO imienia Tadeusza Kosiuszki, bo ona wtedy się zmieniła, w 97 roku. I w całym tym procesie spotkałem bardzo dobrych wykładowców, też wspaniałych ludzi, już nie mówię o kolegach z Majgorznika, którzy teraz tworzą rzeczywistość. Ale w, te, w tamtym okresie, w tej myśli wojskowej byliśmy szkoleni stawiania rozkazów Czyli generalnie mi powiedziano, ja dostaję rozkaz jako dowódca plutonu od dowódcy kompanii i uczono mnie jak postawić rozkaz dowódcom drużyn. I tyle. Nie nauczono mnie, nie dano mi narzędzi rozwiązania problemu. W ogóle. Żadnego, żadnego, nieważne już procesu planowania i jakiegokolwiek narzędzia. Ja tylko miałem dostać rozkaz i go postawić. I tego mnie nauczono. I tego mnie nauczono. I to jest właśnie ta zmiana, o której mówimy. Że trzeba dać narzędzia ludziom. Tak, do tego, dlatego ludzi i... trzeba kształcić tak, żeby mieli pojęcie o dwa stanowiska w górę, Dokładnie. bo wiadomo, że jak jest rozwinięcie mobilizacyjne, to ludzie gwałtownie awansują, a na ich miejsca przychodzą inni, nie? Tak. w związku z czym zakres ich y, odpowiedzialno odpowiedzialności rośnie. No, przy armiach zawodowych te, to kryterium powinno być spełnione, natomiast u nas to się odbywa, że tak się wyrażę, ze zmiennym szczę szczęściem y Mogę powiedzieć coś takiego? Mam takie prywatne wyobrażenie, że my bardzo pięknie mówimy o działaniach połączonych, ale mentalnościowo to patrioci z poszczególnych rodzajów wojsk bardzo decydują o, o całokształcie sytuacji. Może dlatego, sytuacji. że my dalej przykładamy tak duże znaczenie do parad wojskowych. No denerwuje to wojska liniowe, ponieważ śledzicie yy, yy, państwo w mediach Wojsko Polskie mało ostatnio ćwiczy. Mało, mało. czasu. Paradu, ja jak sobie tak popatrzymy na rozwinięcie infrastruktury szkoleniowej i inne rzeczy, to przy tym rozroście armii, który idzie, to te inwestycje powinny wyprzedzać powstawanie jednostek liniowych. A z czymś takim na, na razie nie, nie za bardzo mamy doświadczenie. Raczej widać, że wszystkie pieniądze chcę, ładujemy w sprzęt. Natomiast z, z uszczerbkiem dla ludzi i dla systemu szkolenia. Ponieważ jak już powiedziałem. Yy, Sprzęt należy sprowadzać w racjonalnych ilościach, ponieważ są te mnożniki siły, o których mówiliśmy wcześniej. Rozwinięcie naszych sił pancernych do 1600 czołgów, bo tak mniej więcej wychodzi z etatów. Jeżeli przyjmiemy normy na to, że na jeden czołg przypadają cztery innego rodzaju bojowe wozy opancerzone, transportery, opancerzone bojowe wozy tam piechoty, innego typu pojazdy specjalne, to otrzymujemy astronomiczną liczbę 6400 pojazdów. No proszę Państwa, no pomyślmy sobie, kupujemy tych wyrzutni harmars 800, czy jest fabryka produkująca amunicję do nich. Te, te rakiety to wszystko. Czy ktoś śledzi na Ukrainie zużycie tego wszystkiego, ile by musielibyśmy tego wyprodukować? Możemy mieć 800 wyrzutni, a amunicji do, do, do 200, no bo to się do tego sprowadza. Na przykład kupujemy śmigłowca W-149 dla 25. Brygady mm -hmm. Kawalerii Powietrznej i, i chwalimy się, że kupiliśmy pociski, 800 pocisków Hellfire. No bardzo dobrze, ale to są tylko trzy wyloty. Na początku wojny to może się odbyć w pierwszej dobie, najwyżej w dwie doby i dalszego zapasu nie ma a jeszcze nie przybyły śmigłowce apacz, które kupiliśmy. To są takie ilości rakiet, że te rakiety powinny być produkowane w Polsce na, mie na miejscu. Już powinna ruszać produkcja, bo jednym z elementów naszego manewru w przygotowaniu się przyspieszy. Tak to... gospodarka, która to wszystko wytrzyma. A, to inna para. No by... tak, no bo wiesz, mnie nauczono w robocie i ten mieliśmy taki przekaz od Amerykanów, który myśmy nasiąknęli. Jak ci spadł nabój? tego szukałeś w piasku i wyciągałeś, bo podatnik za to płaci. Tak. Miałeś taką świadomość, tak, że tak, każda prawda, wystrzelona tak, amunicja i myśmy to tak. mieli na kursie podstawowym. Cały czas, wiesz, ja się w wojsku nie zastanawiałem, jak dostawałem te pięć sztuk amunicji do Kałacha i mówiłem, no, mam pięć sztuk amunicji. U nas w jednostce, nasi instruktorzy cały, cały czas nam przypominali, że ktoś za to płaci, że my się szkolimy. Pamiętasz? Mm. No, tak, tak było. No tak, pamiętasz, uczyli nas tak samo na szkole strzelać w skałach, a jak tam któryś oddał trzy strzały i, i najwyraźniej mhm. nie wiedział, że trzeba trafić w tarczę, to po prostu przerwano tego dnia szkoleń. Nie, że szkolimy cię do, do wieczora, choćbyś sto pocisków wywalił, ale wieczorem będzie dobrze strzelca, no tak. tylko nie, trzeba podyskutować, omówić te elementy, zanim dostanie tak. kolejną amunicję do tak. zużycia, nie? Tak. No ja i... tutaj bym dodał jeszcze to, tak, tak. to o czym mówiliśmy o, 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 tej, o, o, tej, o tej amunicji, nie? Że tu mamy dużo do zrobienia, ponieważ mówię, typy sprzętu zostały określone mm -hmm. i tą produkcję amunicji należy uruchamiać. No ale jeżeli popatrzymy na działania naszego rządu i w związku z tym, że na Ukrainie jest tak olbrzymie zużycie amunicji i trzeba przekalkulować normy, które są w NATO, była możliwość, że NATO za swoje pieniądze na terytorium jednego z państw wybuduje fabrykę amunicji. No i dostała to Republika Czeska. To pokazuje. No, no nie będzie, no. No. <laughs> się. no tak, ale o tym trzeba mówić. O tym trzeba mówić, bo to jest, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy tą budowę tych... Nie opierali na jakichś takich propagandowych hasłach, typu, że nam potrzebne jest. No typu właśnie te słynne 300 tysięcy. które nic nie znaczy. Tak naprawdę, bo ale nie jesteśmy wiadomo. w z przemiany panowie, ale rządu, więc... To bardzo fajnie brzmi. Można wystawić armię 300 tysięcy, tylko co to będzie za armia? No właśnie to chodzi, e, tak. wiemy. Jakie zdolności? Wiemy z analiz, które są w monie, że Polskę przy tym układzie, który jest. E, 200-220 tysięcy armii jesteśmy w stanie wystawić. Przecież rynek jest prasy, są zakłady zbrojnowe, jest militaryzacja kraju, yy, są choroby. Wojsko nie potrzebuje ludzi bez nogi z tak. szacunkiem dla tych, którzy niestety jej nie mają. No ja... tak, oczywiście, że tak. Co w związku z tym... czym yy, podniżano kryteria zdrowotne. No proszę państwa, no, to do czego to prowadzi? Albo mamy. Wys... Wojsko jest na tyle silne, na ile silne jest najsłabsze ogniwo systemu. No. Tak. Jeżeli my spowodujemy, że trafią do wojska w dużej liczbie, ludzie przypadkowi to poleci morale. Jak poleci morale, to zacznie się rozglądanie jeden na drugiego. Najsłabszy element wojska i wyciśnie mi się na usta wymienienie stopnia jakiegoś wyższego, który po prostu tam siedzi od lat i nie widzi życia na zewnątrz, wiesz? Bo nie mówię tu chyba o szeregowych żołnierzach, bo oni chyba dzisiaj często są dużo bardziej rozgarnięci niż Oczywiście, ci, którzy to... siedzą u góry w sztabach armii. Sorry, ale... Tak, na to patrzę, różnie na to, bywa co się dzieje różnie bywa. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć właśnie o tym, co mówimy, że, że pewną ocenę rzeczywistości powinniśmy prowadzić przez takie, no jakieś sensowne wskaźniki. I takim wskaźnikiem na przykład jest, no, bo bez względu na to, ile będziemy mieli żołnierzy, to zadajmy sobie pytanie, ile mamy na przykład batalionowych grup bojowych, zdolnych do prowadzenia nowoczesnych działań połączonych w dzień i w nocy. Z całym zabezpieczeniem logistycznym, długotrwałych działań tego typu. Ile mamy takich batalionowych grup bojowych i ile, ma, ile planujemy mieć? Może nie potrzebujemy konkretnej cyfry, ale czy taka filozofia myślenia nie powinna nam o, mówić o liczebności sił zbrojnych, w przeciwieństwie do rzucania cyferek w postaci 200, tam wiesz, 300, przepraszam. Bo... O, oczywiście, że tak. Jeżeli są takie sytuacje, z, z którymi mamy do, do czynienia o, obecnie i przy czarnym scenariuszu dla Ukrainy kwestia otwartego konfliktu z Rosją może stanąć na rubieży 25. roku, a należy rozpatrywać czarne scenariusze i potem się cieszyć, mm. że się nie spełniły, no to... niż e, uznać e, o, na zasadzie, że potrzebujemy więcej czasu na zbrojenie, no to e, nie grozi nam wojna do 28. roku, bo się w 25. możemy zdziwić. Człowiek no tak. powinien być e, przewidujący. I teraz, jeżeli do, wracamy do tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, to jeżeli my teraz e, mamy taką sytuację, to nie należy tworzyć za dużo nowych jednostek? Należy uzupełniać stany osobowe sprzęt, środki, walki w jednostkach istniejących, a przy nich utworzyć jednostkę szkolną, o. a nie rozwijać y, kolejne dywizje, do których nie ma ludzi i infrastruktury, i pozbawiać istniejących no tak, tak, związki taktyczne są obsady. urzędnicy, którzy zaczynają. Nie. Tak, bo trzeba zadać sobie rozwijać. pytanie: ile wojska jest gotowe do prowadzenia? działań połączonych, nowoczesnych, jakie mamy do tego struktury w dzień i w nocy, bo ja też tutaj daję pewien wniosek taktyczny. Z, my my wciąż piszemy, jak słabo tak, są rozwinięte środki rozpoznawcze domatnie, wojsku polskiego. Zobaczcie. Na początkowym Rozpoznanie okresie... to jest katalizator sukcesu. Bez rozpoznania, no to widzimy, co się dzieje na wschodzie. Zobaczcie, jak nawet czyta się różne wywiady z Ukraińcami, ukraińskimi żołnierzami, nie tylko ukraińskimi, bo również międzynarodowych tych legionów i tak dalej. To ewoluuje, ale bardzo wolno w Ukrainie. Że w zasadzie działania w nocy w swojej skali zamierają. Tam w nocy generalnie. Poza wojskami specjalnymi, wybranymi jednostkami z obu stron, tak naprawdę wojna zamiera. To jest przestrzeń, którą musimy rozumieć e, na poziomie taktycznym, e, która ja, ma swoje ograniczenia, ale dla nas była podstawowym. No tak, myśmy... To jest coś, co powinno z wojsk specjalnych trafić do każdego artylerzysta. E, powinien być gotowy do działania, a nie bardziej, tylko że że, żołnierz. To, to, bardziej, to... zobacz, zamiera z obu stron, a więc to jest do wykorzystania, ta, ta. No i to, mówię, jest to jest ten mnożnik, gdzie można Rosji dołożyć. Tylko pamiętajmy, oczywiście to jest olbrzymia przewaga NATO od wielu lat, w wielu konfliktach zbrojnych, zdolność do prowadzenia działań w dzień i w nocy, z bardzo dużymi możliwościami w nocy. Jak zobaczymy główną operację działania, coś się ma zacząć, to noc jest tym elementem, który jest w maksymalnym stopniu wykorzystywany zawsze wtedy, kiedy to jest tylko możliwe. Jeżeli chodzi o działania lotnictwa, no to proszę zobaczyć, ile operacji odbywa się w nocy. Przecież y, wyobraźmy sobie sytuację w dzień. Zakłóciliśmy systemy radiolokacyjne przeciwnika, y, no ale wystartują piloci, wzrokowo zobaczą, zobaczą nalot, przystąpą do walki z przeciwnikiem. W nocy tej szansy nie ma. Nie ma. Dokładnie. Dokładnie. Słuchajcie... Y Mnóstwo e, poruszyliśmy tematów, mnóstwo dobra, mogli. Książka. Tak, bardzo dobra książka, ja ją polecam, e, myśl, polecamy ją po prostu do przeczytania. E, tam jest więcej rozwiniętych tematów, jako taki, jako taki element do rozpoczęcia dyskusji po prostu. Tak też, ją, tak też ją zatytułowaliście, że gotowi jesteście na krytyczne wnioski. Myślę, że warto nabyć, przeczytać, rozwinąć tą wiedzę. Tak. muszę powiedzieć, że z wieloma ludźmi rozmawiam, które robią analizy w tym takie analizy, które po prostu wykorzystuje rząd i są ze swojej natury niejawne, jest bardzo duży rozdźwięk. Wielu ludzi nadmiernie wykorzystuje przekazy medialne, co nie jest dobrą metodą zdobywania wiedzy na temat to, tego, na jak, samym początku powiedziałem, że rzeczywiście... społeczeństwo jest za słabo informowane. Dokładnie. Nie rzetelnie. No. I na podstawie tendencji podanego materiału spróbuję wyciągnąć obiektywne wnioski. Tymczasem w chorym środowisku nie ma, nie ma nie obiektywnie ma. dobrych jest. wniosków. No. Jerzy, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. No. Moglibyśmy ją pewnie jeszcze przez trzy godziny tutaj prowadzić, ale, ale już musimy kończyć. Do roboty Ojczyzna w Potrzebie. Tak A, jest. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję. Polecamy książkę Wojna w Ukrainie dwóch autorów. Nie zapytaliśmy, jak rozdzieliliście pisanie, ale tak naprawdę jest to książka. Czyta się jak pisaną przez jednego autora. Bo to nie jest rozmowa, tylko jest to po prostu. Piszemy razem od 30 lat. Jasne, no więc jest to dopracowane. No, już się poznaliśmy tak, że. Jasne. Michał Fischer, Jerzy Gruszczyński, autorzy Wojna w Ukrainie. Doświadczenia dla Polski polecamy i dziękujemy bardzo za współpracę. Na wala, Nawala. Dawajcie lajki, subskrybujcie i co, widzimy się w kolejnym odcinku i też będzie ciekawy gość specjalny. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć. Cześć.